sobie już sztrumyk. No, ale w końcu Fileusa słychać normalnie. No, nie to tak bo dzisiaj jestem na swoim kompie. No. Tak, ja tak nie było. Matko, nie mogłem się przyzwyczaić. No. Rzadki luksus. To nie inna osoba. Rzadki luksus, nie? Mój osobisty komputer. No. A pan kim jest? Proszę zawołać Fileusa. Proszę zawołać Marcina. Zadzwoń na policję zaraz. Tak. Dobrze. Słuchajcie. Fajnie jest. Fajnie jest. Ciągniemy. Lecimy. No. Łamacze łuków. Kolejny odcinek przygód łamaczy łuków. Jak mówiłem już wcześniej, poza jeszcze kamerą, obronili w poprzednim odcinku wioskę Derevin. Wyzwolili ją w zasadzie spod feudalnego jarzma przy niemałym udziale pewnej bretońskiej szlachcianki Izabeli Hautesse d'Artois. Wybaczcie, mój francuski jest paskudny. Najmniej młoda, 16-letnia blondynka okazała się nie tylko szlachcianką walczącą o prawa chłopstwa, ale również wstępnie wykwalifikowaną użytkowniczką magii. Stąd pewne kontrowersje i Izadora już na pewno jej nie polubi. Mimo że i Solion, i Korani troszeczkę postulowali, żeby dała spokój i na przykład przyjęła ją na uczennicę, albo przynajmniej wysłała do Altdorfu, Izadora pozostała nieprzejednana w swej niechęci do koleżanki po fachu. Przepraszam, że to było się, że ją później wyprzedzi. Tak. No, nie, no nie. Na pewno dlatego. Ewald odmówił komentarza. Z tego, co pamiętam. Tak więc sobie radośnie podróżujecie. Możemy sobie nawet spojrzeć na mapę Bretonii. Wasze ostatnie przygody miały miejsce oczywiście w Derevin Libr, które leży tutaj. A teraz kolejna wasza podróż, kolejna przygoda. Ruszacie do Chateau DP. Równinny, pagórkowaty krajobraz. Od czasu do czasu pędzone przez bretońskich pasterzy stada bydła, kóz, owiec, zagony pełne zboża, kukurydzy, również winogron. To wszystko, co widzicie. Podróżujecie na ogół pieszo. Pieszo lub konno w przypadku niektórych z was. Ale droga nie jest daleka. Na pewno bliższa niż w linii prostej niż z Bordeaux, w którym zaczynaliście waszą podróż do Derevin Libr. Ale drogę z Bordeaux do Derevin przebyliście łodziami. Było was też więcej, ponieważ można było zawsze posadzić przy wiosłach Jungo Reicherta i Karla Beckera, dwóch marynarzy z załogi Magnusa. Teraz jesteście tylko wy i młoda Izabela. W zasadzie to ona was prowadzi. Prowadzi was po Bretonii, gdyż no, jesteście w jej kraju. Ona jest tutaj u siebie. Wy jesteście tylko gośćmi. Mimo że Sol, Korani i Ewald mówią po bretońsku, Ewald posiada nawet pewną wiedzę o tym kraju, to jednak Izabel tutaj czuje się jak ryba w wodzie. I po jakimś czasie, drugim, trzecim dniu marszu, spokojnego,
spacerowego marszu. Waszym oczom ukazuje się leżące na pagórku DP. Wspaniały zamek. Otoczony wysokimi murami. Pełny blank, z wielką cytadelą, będącą jednocześnie rezydencją lokalnego margrabiego. Wjeżdżacie do miasteczka z tej strony. Już wam pokazuję. Tu. Kiepsko to widać. Kolor zmień. Właśnie taki jest plan. O, tu. Widać lepiej? No. Widać, po prawej stronie. Pięknie. Tak, po prawej stronie. Mogło być jeszcze lepiej. No, wybierzemy jakiś fajny, ładny kolor. Juna, jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. Różowy. Dziwnie. Niebieski. No. Proszę. Wjeżdżacie od tej strony, mijacie pola, jak mówiłem, małe chatki. Przedmurze to głównie zbite z desek, pniaków, chaty i ziemianki. Prawdziwe miasteczko zaczyna się dopiero, kiedy mijacie główną bramę. Przy bramie oczywiście posterunek złożony z dwóch strażników w przeszywanicach, w tych takich śmiesznych garnkowych hełmach z halabardami. Na widok rycerza w zasadzie nawet nie śmią zareagować, a ponieważ podróżujecie z Ewaldem, który na rycerza niewątpliwie wygląda, wjeżdżacie... Nie płacimy, mita. Tak, wjeżdżacie do miasta bez najmniejszego problemu. O, super. Widzisz, Ewald, trzeba ciebie wszędzie ze sobą zabierać, bo nadajesz nam takiego prestiżu w Brytonii. No. Lekka. Akurat ludzie znają się na ludziach. Solium zasmarkał się w rękaw, nie? Tylko się uśmiechnął. Nie, no żartuję ci. Dobra, gdzie my mieliśmy się spotkać z Magnusem, Iza? Ty z nim rozmawiałeś, ja nie wiem. No jaki? No. On miał jakieś interesy załatwić związane z Binem, ale... No nie powiedział nam gdzie. No właśnie, nie powiedział nam gdzie. Nikt nie pomyślał o tym, by zapytać. Super. Wiecie. Miał być w tym mieście, nie? No miał być w tym mieście. Ono, wbrew pozorom, nie jest takie duże, po prostu zabudowa jest tutaj gęsta. Dobra, mam pala. Dobra, idźmy do kamer. No, mają około 1000 mieszkańców. No, tak. Nie, no, udajmy się do... Rodzina tutaj zarządzająca, czyli depowie, plus, wiesz, ich jakaś tam drużyna jego zbrojnych, plus rodzina tych drużyn, plus rodzinę tej rodziny, plus jakaś tam czelać, jakaś służba i proszę bardzo, miasteczko wyrosło. No, jasne, na pewno będzie też robił interesy ze szlachtem tutaj, a nie z chłopami, bo jesteśmy w Brytonii. Wiecie co, mam taką... Nie wiem, gdzie jest. Idźmy do bramy wschodniej, a po drodze się wypytajmy po prostu, czy... No to wy przeszliście bramą wschodnią tutaj. Przepraszam, do bramy zachodniej, Cóż. Bo tamtąd prawdopodobnie przybył Magnus. Udajmy się tam, no i myślę, że do pierwszej jakiejś takiej lepszej, bogatszej karczmy my wejdziemy i wypytamy się o niego, albo po drodze się spytamy, czy nie było widać jakiegoś kapitana, czy nie słychać o jakimś było kapitanie z Marienburga, tak? Który chce prowadzić interesy. Czemu nie? Chyba nic by się nie stało, jak się popytamy. Interesy tutaj robić, więc... Chciał kupować to legendarne mieszkańce wino, więc możemy wypytać o to wino. No, on chyba za winem tutaj przyjechał, aczkolwiek nie jestem pewien.
No zobaczymy. No zobaczymy. Główną drogą, a przynajmniej główniejszą drogą, zmierzacie przed siebie, aż na plac targowy, ten po środku, gdzie tłum robi na was no, onieśmielające wrażenie. Trafiliście akurat w dzień targowy. O. Więc kolorowe stragany, namioty, budy, wozy, przekrzykujący się tłum, biegające wszędzie dzieci, tancerze, śpiewacy, cyrkowcy, handlarze, kramarze. Upycham głębiej sakiewkę w majtkach. Upychasz głębiej sakiewkę w majtkach. Co by nie było. Ja też, bo nie mam czym szastać za bardzo. Nie masz brytania, które nie kradną. Nie masz dość szerokich majtek, Iza. To jest niepokojąca jest znajomość bielizny. Właśnie, i skąd wiesz? A ja powiem tak, z jednego pieca chleb się jadło. Chłech. Co? On cię po prostu podgląda w twojej kalicie. Korani, interweniuj. Koranie, jak już zajęta jest. Dolcze interweniuj. Dolcze odgryź za rękę losowiona. O, teraz tak będzie, teraz zdecydowanie tak będzie. Słuchajcie, dziesiąteczka dzisiaj nam świeci. No chyba, że go przekupił złotem. No. Masz tutaj dwie złote monety i nie patrz. Z jedną na lewe oko, drugą na prawe. No, no, aż tak bogaty to nie. Nie? Dwie korony płacić za majty? Słuchajcie, pas Grungniego dzisiaj nam świeci. Pas Grungniego. Czyli? Cyfelką? Nie skorzystam z tego. Pas Grungniego dzisiaj. Pas Grungniego. No i słuchajcie. No jak mówię. Plac targowy. Odgłosy przekrzykujących się, targujących Bretończyków. Ale nie tylko, bo mieszają się tutaj również dialekty niziołcze. Słyszycie nawet paru krasnoludów, którzy zdaje się, że z okazji właśnie tego, że pas Grungniego na niebie wychynęli tutaj. A może to tylko gońcy? Nie wiadomo. Dobra, jeszcze coś? Nie, no dawaj. Dobra. Chcę podejść do jakiegoś wolnego mieszczanina, w sensie mi chodzi... Kogoś, kto lepiej by wyglądał na ubrany. O, Ewald, to może ty lepiej się spytaj, gdzie tu może być kaczma, gdzie mógłby się zatrzymać Magnus. Spokojnie, to mnie... zaraz dopytam. Jak Selen szuka kogoś sobie tam, kogo będzie chciał, żebym zapytał, to ja szukam jakiegoś handlarza wina. No słuchaj, dostrzegasz paru, mają tutaj takie, wiesz, od bogatego namiotu, aż po zwykłą ławę rozstawioną na beczkach, gdzie po prostu... Nie, to teraz idę do tego bogatego namiotu, bo tam gdzie mają to wino musując, szukam. Okej. To... Słuchaj, podbijasz do pierwszego z brzegu namiotu, tego właśnie z tych bogatszych, i zachodzisz do środka. Zapach, no słodki zapach wina uderza cię w twarz, jednocześnie zapach jakichś ziół, korzeni. Jedźmy. Witam się. Tam jest też rozstawiony kontuarek, za tego kontuarku stary, pomarszczony
Mężczyzna unosi rękę tutaj w geście powitania, tak rozczapierzając paluszki. Mhm. Poka robi. Co robisz? Ty się śmiejesz, jest poka, nie? Nie, tak, tak ten, tak jakby pokazywał ci 5 piw, zamawiam. No wiem, śmieję się. Nie. No to skłoniłem się, no. I tam... Witam, czy... Dobry, szlachetny panie. Mam nadzieję, że będzie dobry, owszem. Czy zostanę u pana sławione wino musujące tegoże miasta? Legendarne wino Chateau de Paix. Owszem, również mam takie na składzie. Mhm. No to... Myślę, najpierw sobie kieramy wycenę. Chyba nie mam. To nie ta postać. Nie ta postać. Ale tak się zastanawiam, czy ja wiem, ile to może kosztować. No to poproszę dwie butelki. Już nalewam. No to jak w tym czasie co nalewa, to pytam go. Drogi handlarzu. I on czy... takie nalewa, jakby on nalewa z beczułki, nalewa do takich karafek z zielonego szkła. Od razu wyjaśnię, dlaczego nalewa, a nie podaje w butelkach. No, drogi handlarzu, zacząłeś. Więc... Drogi handlarzu, czy nie przybył tu ani imperialny kapitan w poszukiwaniu tego też, że znamieni tego wina? Prosiłbym o test plotkowania. Burley. Słuchaj, nalewa ci te takie karafki półlitrowe, dwie. Czy chcesz te większe? To jedną większą, jedną tą mniejszą. Jedną mniejszą, drugą większą. Dobra. I on życzy 1,5 korony. No to płacę. Nie wiem, czy mnie kasuje dużo, czy nie, ale chyba to tyle musi kosztować. Przecież to Bretonia, co są sami szlachetni ludzie. 1,5, tak? 1,5 korony. Za jedną. Tak. Tę mniejszą. Czyli za razem za mniejszą i większą? 3,5. Dobra, czyli 3 i 10 szlingów. Ano. Dobra. Kapitan z Imperium. O tak. Dawno nie widziałem tutaj nikogo z Imperium, ale zdaje się, że owszem, przybył przed kilkoma dniami pewien nieokrzesany gbur z Imperium. Nieokrzesany gbur. No właśnie tak słyszałem, że tak nieokrzesany. Ośmielił się. Dlatego go szukam. Ośmielił się żądać degustacji przed zapłatą. Czy mnie bardzo zdegustował? To bodaj kalamburu. Czy wiesz może, gdzie tego gbura można znaleźć? Zdaje się, że wdał się w sprzeczkę z ordynansem szlachetnego margrabiego. Jager, kurwa. No dobra. No to tak patrzę na niego, żeby kontynuował. Został zabrany do Cytadeli. Dziękuję za informację. I za przepyszne wino. Mam nadzieję, że moja małżonka ucieszy się dobrego prezentu. Cała przyjemność po mojej stronie.
No, wychodzę. Mistrzu, ja za ten czas to w ogóle zapomniałem o tym, co miałem zrobić. Podszedłem sobie do jakiegoś takiego tańszego, wiesz, stoiska, nie? Po brytańsku zamówi butelki wina takiego, nie jakiegoś tam bardzo wykwintnego po prostu wińca jakiegoś. No jasne. Chodzę i piję z butelki, nie? Za butelkę wina płacisz 15 szylingów, więc... Dobra. Sobie, nie? No już wie, gdzie jest nasz zaginiony kapitan. Nie się mogę 20... 12, tak? 15 za jedną. Aha, to półtora srebrnika. Dobra, przepraszam, już. Nie ma sprawy. No. Także podchodzę do Sola i do... No! Możemy znaleźć go w Cytadeli. Pokłócił się z jakimś... tutejszym... urzędnikiem i nie został tam zabrany. Robiłem takiego facepalma. Na pewno on w ogóle? Tak. Podobno pokłócił się jeszcze, znaczy obraził tutejszego handlarza wina, którego właśnie byłem. Żądając degustacji wina pod zakupem, więc to na pewno on. Coś mi to nie brzmi jak Magnus. No wiecie, za dużo tutaj kapitanów z Imperium raczej nie ma. Dobra, pociągam taki... Dobra, przejdę tej Cytadeli mimo wszystko. Nawet jak to nie on. To może tak uratam. No, głupie by było go tam zostawić. Wiecie, to nie ma cholernej drogi, więc może chciał skosztować do niego tę beczułkę. Albo trzy. Ile zapłaciłeś za te swoje wino? Wyjmuję tą mniejszą butelkę półtora korony. Matko święta. Na Sigmara, ja zapłaciłem półtora korony. Pokażę tą większą. Pokrytszy butelkę. To zrobimy wieczorem, nie? A tamtą tu dam dla Leonory. Masz rację. Dobra, to co, idziemy do Cytadeli, nie? Mhm. Daję jedną butelkę dla Korani. Chcesz, winko? A dziękuję. O. Jakaś taka cicho dzisiaj siedzisz. Luzuj się. No bo Fileusz ma taki głos, że mnie usypia. Co? O, chyba to się skończy punktami obłędu. Nie, no masz taki głos po prostu uspokajający, a ja jestem już trochę wykończona i mnie po prostu... Jasne, rozumiem. Odlot robię, staram się, żeby tutaj nie zasnąć. Staram się bardziej emocjonująco. Nie, mi się wydaje, że jest bardzo dobrze. Ty byś Grześka spróbowała posłuchać na sesji. O Jezu, tak. Kurwa, zasnęłabyś po 5 minutach. Grzesia Bastarda? No jak? No dobra, ale on jest graczem krasnoludów. No, dobra, nie. Jedziemy dalej. No to co? Pizza do Cytadeli, nie? Mhm. Dobra, no to chodźmy. Może zostawmy gadkę o gadaniu dla Ewalda. Mhm. Dobrze, że to idzie. Respektowany rycerz. Słuchajcie, kiedy tak się... rzućcie sobie na spostrzegawczość. Rzućcie sobie na spostrzegawczość. No tutaj to nie za świecę tutaj z umiejętnościami. Zobaczymy, czy te kości dzisiaj po mojej stronie. Nigdy. Ewald ślepnie, ale zobaczmy. Solu widzi wszystko. To jest prawdziwy Ewald. Ewald jest zachwycony po prostu pięknem tego miasta. Zdecydowanie. Sukces! Słuchajcie, Ewald jest zachwycony pięknem tego miasta, a jakie bretonki są piękne, jak żona na to patrzy, a wszyscy pozostali zauważacie jedną prominentną rzecz. Gdzieś wam zginęła Izabela. Ja się rozglądam dookoła. Na Sigmara. Zaraz będziemy... Zwiała! Pomogliśmy jej, zwiała! Zgubiliśmy wiedźmę. Dobrze, że nie jesteśmy w Imperium. Pan się śmieje w głos tam, nie? Na ulicy. No. Sigmaru, wybacz mi. Dobra, mniejsza, idziemy. Co ważniejsze, sprawy was najważniejsze. Może tak. Co my ją trzy dni za... Albo może poszła do tego.
Może lepiej faktycznie, żebyśmy z tego nie wychodzili, jeszcze nas skojarzą. No. Ja mam nic z tym miejscem wioską. Może tak być, że, może tak być, że wam zwiała i już nie wróci. Może nie, wiecie co, może nie wspominajmy nikomu o tej wiosce, co? Moim zdaniem jest dobry pomysł. Niech oni tam sobie walczą o tą wolność. Okej. Okay. Rzakiem ich wyszkolił. Rzucam. Bardzo w razie czego zawsze można powiedzieć, że jakiś wampir tam szkolił sobie wyznawcę. No. Jakiś wampir odbił wioskę. Dokładnie. No, a tam były jeszcze dwa elfy były, kobieta i facet i dwie czarodziejki. Czarownice. Czarownice, jakieś były. Tak, jedna władała metalem. Jedna rzucała młotkami w ogóle, kto to widział? Dobra, to tego nikt nie skojarzy. Dobra. Dobra, ruszacie z placu handlowego w kierunku Cytadeli, główną drogą również. Miasto samo w sobie no, jest niezwykłe. Gęsta zabudowa, ciaste, romantyczne uliczki. No ale jednak na każdym kroku widać, że jest to zamek, a nie miasto. Oryginalnie całe to miejsce miało mieć walory obronne. I nawet do tej pory takie ma. Mury są wielkie, widać je z każdego punktu ulicy, którą idziecie. Domy nie zasłaniają ich. A sam zamek, sama cytadela jest najbardziej charakterystycznym punktem miasta, którą widać z każdego jego zakątka. Dobra, ja miałem dobry rzut ostatnio, więc może ja rzucę. A, jedziesz. O! 68 strażników nas zabije. Mogło być gorzej. Z pewnością. Słuchajcie, idziecie tą uliczką. Wyskakuje na was. A, ten. Smok chaosu. Nie. Nie smok chaosu. Słuchajcie, kiedy wychodzicie z placu, akurat w tej części cyrkowcy robią tutaj swoje sztuczki. I słychać mnie? No tak, tak. No. I kiedy... coś mi tutaj pikło, że ktoś się chyba wyłączył, ale to nie wiem. Słuchajcie, kiedy przechodzicie, jeden z nich woła w waszym kierunku, wskazuje tutaj palcem i pokazuje na Izadorę. Szlachetna panienko, czy zechcesz pomóc mi w moim następnym numerze? Ewol, tak powiedzieć nie. Merci beaucoup. Tak patrzę na nich, czy oni rozumieją ten... Tak, cyrkowcy mogą rozumieć. Odezwał się po bretońsku, wziął was za Bretończyków, no. Więc... Ty, ja nie zrozumiałam, o co chodzi nawet. Tak. Ale tak, wskazał ciebie i taki gest Hermenegilde.com. Aha. Chcę, żebyś pomogła w następnym... I zrób coś dla diabła. Na diabła. Tak, teraz... Wiesz, chcę delikatnie ci powiedzieć. No idź. Zobacz ci coś dobrego. Zabiję was. Dobra, idę. Trzymaj dolcze. Daję mu torbę z smokiem. Dobra, biorę torbę, ale tak na ucho do Izy, tylko nie czaruj. Mało problemów. No, okej. On tak wystawia głowę z torby, tak, wiesz, tak troszeczkę. Co jest? Kto mnie trzyma? Z wujkiem Solem teraz będziesz na chwilę. Z tym złoczeńcem? Dobrze, ja tego nie rozumiem. Płacił mi złoto. Płacił mi złoto. Za co? Nie powiem. Nie bierz od niego złota.
Dobra, potem mi się wyspowiadasz. Poczekaj na chwilę. Nie. Daję mu tą monetkę. Okej, okay, dobra, bierę. Idź. Idź. Sprzedał mnie za monetę. Jestem za. Wycieczki są fajne. Należy poznawać nowe kultury. O biały pan, o biały pan. Słuchaj, podchodzisz do takiego podwyższenia, na którym ten prestidigitator sobie stoi, on ci tak wyciąga rękę, pomaga ci wskoczyć. On tam ma takie ma taką szafę. O nie. Zniknę na mnie za dora. Ale jak mi piłami zresztą wciąć, to wiecie. Idziemy plaskać, nie myśleli, że tak ma być. Ja tylko tak, Miszu, zdjąłem łuk z ramienia i tak się oparłem o niego, nie? Mhm. A teraz sprawię, że ta urocza młoda dama zniknie. Ela. No. W końcu! Chodzę też klasa! Do palaca! Do palaca, ale niech już nie wraca! Masz złoto! Dobra. Wejdź proszę do szafy. No Gaskin będzie grał sesją się w międzyczasie. Co? Gaskin będzie grał sesją w międzyczasie. Co możesz zrobić w międzyczasie? Wyczuć magię. Wykryć. Możesz. Nie ufam mu. Ja go boję trochę. Dało się? Mhm. Słuchaj. Wchodzisz do szafy. Zdaje się, że on posługuje się jakąś formą ulgu. Szarego wiatru. Okej. Okay. Bo jakby ten szary wiatr koncentruje się przede wszystkim przy tylnej ścianie szafy. Mhm. I kiedy próbujesz jej dotknąć, zauważasz, że wcale jej tam nie ma. Jakby jest po prostu wyjęty kawałek sklejki i rzucona taka prosta iluzja, że ta ścianka nadal tam jest. Tak, wiem. Słyszysz z zewnątrz, jak on woła jakieś tutaj udawane magiczne zaklęcia, które tak naprawdę są chyba po kizlewsku, albo w innym dziwnym norskim. Norski znam. Norski znasz. No parę słów rozpoznajesz. To jest mieszanka języków, która ma brzmieć przede wszystkim widowiskowo. Słyszysz jego kroki, jak on obchodzi szafę i nagle widzisz jego rękę, jak przechodzi przez te drzwi. I tak wyciąga cię z tej szafy. Co robisz? Oddajesz się? Opierasz się? Nie. Co? Będę psuła. Przedstawienie. Mhm. Oby to nie był portal do eteru. Jak będzie tak, to będzie okej. Okay. Mhm. Słuchaj, rzuć sobie K20. By mnie zabił. 19. Okej. Okay. Słuchaj, on wyciąga cię z tej szafy. Przechodzi, jakby zostawia cię tutaj, pokazuje ci gestem, że masz zostać nadal na głos, recytując ten dziwny zbitek językowy. Po czym obchodzi dalej tę szafę. Wraca na tę stronę, jakby po której oczekuje na niego widownia. Otwiera tam drzwi. Słyszysz, jakby, że te drzwi się otwierają. Widownia. Sacre bleu. Rzeczywiście cię tam nie ma. Jakby w tej szafie, bo wyszłaś tylnymi drzwiami. A teraz sprawię, że wróci. I zaczyna znowu tutaj jakieś tajemnicze szachermacher magiczne. Obchodzi szafę z drugiej strony, wpycha cię z powrotem. Pieniądze mi ukradnie, 150. Wpycha cię z powrotem, obchodzi z drugiej strony, otwiera drzwi.
Sol, Ewald i Korani. Widzicie Isadorę kompletnie łysą. Co? I bijemy! Brawo! Daję mu dwie sztuki srebra. Słuchaj, tłum po prostu jest zszokowany. Co się stało? Weszła dziewczyna brunetka, wyszła łysa jak kolano. Więc jest takie... Oni ci, tak jakby twoja drużyna pokazuje ci gestami, że coś jest nie tak z głową, ale kiedy przejeżdżasz ręką po włosach, to czujesz je na swojej głowie. Mhm. Takie, wiesz, wytypy na nich, o co sam chodzi. Włosów nie masz, łysa jesteś. Przecież czuję, że mam. No możesz się normalnie pociągnąć, wiesz, za włosy i ten. Tylko, że kiedy bierzesz pasemko, no to rzeczywiście jest to do przeźroczysty. Ciekawe, czy masz rozproszenie mienia. Mam. Ale to jest ta sztuczka. Szkoda. No cóż, no ja wyjdę z tego z klasu. Wyjdę, ukłonię się i schodzę na dół. Dobra. Ja dałem dwa srebra, bo dobra sztuczka, śmieszna. Ale zobacz sobie kaptur, żeby nie było. Czyli nie rzucasz na siebie rozproszenia szybko? Mogłabym, ale nie mam rozproszenia. Co? Nie masz! Mam coś innego chyba, poczekaj. Tłumienie magii. Masz tłumienie, ale czy mi to wyjdzie? Nie, tłumienie działa trochę inaczej. Pancerzeteru zdecydowanie nie. Zrobi takie eteryczne włosy. Pancerza. Poczekaj, tłumienie magii ty masz. Smołą polać! Przefarbuj. Smok! Czekaj, dotyk na odległość, uciszenie. Tłumienie magii z czego jest? Z Królestwa Magii? No, chyba tak. Dobra. Wiecie, mogę na przykład wyjść nie mieć ubrań. Tak, mogłaś wyjść nie mieć ubrań. To jakby był, to był efekt tego rzutu. Się domyślę. Ale na pewno bym wszyscy bardziej wywatowali. Mogłaś nie mieć też rąk, nóg, ani oczu. Kolana na przykład. Też ubrania by wzbudziły chyba więcej kontrowersji. Tak czy siak, wy i łysa Isadora ruszacie dalej waszą drogą, kiedy nie jesteście już potrzebni lokalnemu cyrkowcowi. Pytanie, czy to mi zniknie. Ja bym na twoim miejscu poszła i żeby odwrócił, żeby włosy wróciły. Co, rzuć sobie kastro. Ile dni? Byłem stopa momentna. No to tyle dni. Kurwa! Dobra, to sobie kupię jakąś perukę po drodze. Zaraz ci powiem. Zaraz ci powiem, czy tłumienie ma. Albo się nauczy rozpraszać. Tak, albo się szybko nauczy. Nie mogę już. Mam dwie magie. Tłumienie magii. Nie no, możesz chyba... Będę. To jest chyba familia, możesz się nauczyć. Wymagane masz, żeby skończyć dowolne dwa, ale normalnie możesz się nauczyć. No to chyba się nauczę. Tylko nie masz pedeków na to. Na razie nie. Chcesz, to go przyciśniemy, Iza. To normalnie realizuje zasady dodatkowego zaklęcia, więc możesz normalnie się nauczyć, płacąc 100 pedeków za każde zaklęcie magii powszechnej. Ale żeby skończyć czarodzieja tego wędrownego, musisz mieć dowolne dwa zaklęcia magii powszechne. Tam tak jest chyba napisane, nie? Tak, tak, to znaczy, że minimum dwa. Minimum dwa. To znaczy, że minimum. No. Dokładnie. Mistrzu, nie no, bez jaj. Podchodzę do tego gościa. No to najwyżej będę łysa przez 85 dni. Fajna sztuczka, panie, masz tutaj srebrnika, ale zwróć jej włosy. Ale nie potrafię. To w zasadzie wypadek. Tłumienie magii nie zadziała. No. Chyba wyłącza artefakty, nie? Tak, 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 wyłącza artefakty. Mhm. Trudno. No nic. Solion nie może się przyzwyczaić do łysej. No, w
kapturze chodzi. Na tak, Ewald mówi, to właśnie może sobie kaptur zaciągnij, albo jakieś przypaskę no, przez włosy, jak stara baba przywieźć. Nie mam przypaski. Udaje mi się kupić, jesteśmy na targu, no kupię ci jakąś chustkę, jak chcesz. Oj, dobra, nie ma czasu. Idziemy. Sama sobie kupię. Taką kislewską. Mam czerwony szal, jak chcesz, to mogę ci dać. To nie jest tragedia. Ja mam te włosy. Tak nie widać. No, mogło być gorzej. Mogłam na przykład ich w ogóle nie mieć. A to prawda. No, cycki znikniesz. No. Solion podchodzi na połysy gracy. Mam włosy, Solion, przestań. Dobra. Słuchajcie, idziecie dróżką do Cytadeli. Tam przy drzwiach również strażnicy, tylko że ci są ewidentnie ciężej uzbrojeni. To zdaje się jacyś synowie szlacheccy, którzy po prostu odbywają tutaj przysposobienie obronne. No i ci już nie są tak skorzy, by was wpuścić. Nawet mimo tego, że Ewald jednoznacznie wygląda na rycerza. Stać! No, zatrzymuje się na koniu. Są, mimo tego, że są jakby tacy niechętni was przepuścić, to są bardzo uprzejmi wobec ciebie. To chciałbym to zaznaczyć, gdyby z mojego głosu to nie wybrzmiewało. Dobrze. Wchodzę z tancerza. Witam. Chcielibyśmy się spotkać z lokalnym rządcą, hrabią. Z hrabią, tak? Pan hrabia DP nie przyjmuje interesantów. A jego ordynał? Wszelkimi sprawami zajmuje się Lord André. No w takim razie na początku chcielibyśmy się spotkać z Lordem André. Lord André przyjmuje w koszarach straży miejskiej. Mhm. Dobrze. Mogę pytać, gdzie? Zamknięta. Aha. Gdzie moglibyśmy napotkać... Wiesz co, to jest... znaczy tak, możesz oczywiście... Tak, pytam ich po prostu, gdzie to jest, nie? Tak, możesz tutaj ten, oni wskazują ci uprzejmie drogę, to jest ten budynek. No dobra, ten taki jest w kształcie daszku. A zatem za powrotem ruszacie, tym razem już nie zatrzymywani przez cyrkowców, ale kolejna chętna osoba może sobie rzucić kasto. Jej! To teraz ja. Nie! Nie mnie bić więcej. 16. Fajnie. Słuchaj. Ruszacie ulicą. Przejeżdżacie koło jednej z lokalnych tawern. Tawerny są pełne w dzień targowy. Tuż przy ulicy końskie koryto, żeby jakby konie mogły sobie tam też przy tym korytku sobie siedzą też lokalni tutaj hamowie. Mhm. Jest takie To patrzę w tą stronę. Panie szlachcic. Czegoż? Zdaną się napijesz? Oceniam go tak wzrokiem. O, co widzę? Może i kiedyś był szlachetny, ale to było 4 kufle temu. Tak patrzę po pozostałych. Idziemy, nie ma czasu. Wybacz, towarzysze. Pieszą cię w drogę. Można z tego wrażeń. No niestety nie. Gdzie twój honor? Stań ze mną do walki. No to challenge accepted. Zgadzam.
wstaje. Wchodzę z konia. Jest taki, wiesz, gruby, niski, na krótkich nóżkach, nie? Przypomina takiego utytego krasnoluda. A chce się bić czy pić? To zamierza się dla ciebie kuflem, więc chyba trochę jedno, trochę drugie. No dobra. Oczywiście nie trafia, no bo jest pijany i ma minus 30 do trafienia, więc nawet nie będę rzucał. Tylko ściągnąłem sobie hełm, żeby miał jakieś szanse. Wiesz, on tak zamierza się tym kuflem, jest takie i jakby podkuśtykuje pod nogi twojego konia. Nie uciekaj, nie uciekaj. Myślę, że tam coś mu akurat nie puści. Dwa ataki konia. Pach! Dobra, obrażenia. Obrażenia. Ale muszę sobie wpisać, kopytko. Kopytko bije na minus 4. Broń naturalna? Tak. Ale ma broń naturalna. Broń naturalna i ten. I silny cios. A, to na minus 3. No, kopytkuj. Czekaj, nie to. I raz. Nie. I dwa. Bo zabiłeś go. Potwierdź. A, demet. Czy dostaje takie, wiesz, takie jedno sprzymierzenia i drugie poprawienie. Odlatuje i pięknym łukiem wpada do tego końskiego koryta. Przejdź dalej. Poklepałem tancerza i idziemy. Dobra robota, koniu. O, dzięki. Bardzo dziękuję. Broń naturalna to jest po prostu damage. Jak to jest ten skill. Wiesz co, to zależy. Broń naturalna oznacza, że nie można cię rozbroić. Mhm. To na pewno. Ale broń naturalna to zależy też chyba trochę od broni. Wydaje mi się, że kopyto powinno być liczone tak jak walka wręcz, a walka wręcz jest na minus 4. Dobra. Ale mogę tutaj się kłócić i do następnego razu po prostu sobie to ogarniemy. Mhm. Sobion patrzy się z respektem na konia Ewalda. Koń patrzy się z wyższością na Ipsoliona Ewalda. To za chore. Dobra kubyłka, potem ci kupię marchewkę. A nie, jest pisze, że w czasie walki broń jest traktowana, jakby używała broni jednoręcznej. Jak już broń naturalna. A może być na przykład jakiś minus, no bo to mimo wszystko kopytko, nie? No tak. No. Dobra, no ogarniemy to. No i tak, w przypadku broni naturalnej nie można dostawać rozbrajania, prawda? No. To jest to, co mówię. Dobra. Izadora odebrała oczywiście torbę z dolczem od Sola. Jego wystająca głowa tutaj na tej długiej, smoczej szyi jest. On się dzisiaj obiad dał, mi też rzuciłem koronę. No. Będzie gruby, nie przesadzajcie. Pani... Magiczny twór. Pani... Daj pieniążek. Dostałeś już dzisiaj. Kiedy? Nie udawaj. Nie pamiętam. Ja pamiętam. Nie pamiętam. Daj pieniążek. Ale się przyjesz, ci się będzie czepił bolą, zobaczysz. A co to za nowa fryzura? Wiesz co, zastanawiam się, czy ci dać, ale teraz już się nie zastanawiam. No rozpowiem. O, nikt nie zauważył. Idź spać. Potem ci dam wieczorem. Bo rozpowiem. Daj pieniądze. To jest nieznośne. Ty to co zrobił? Chwilę z nim byłeś tylko i już. Dobra, masz. Biały pan, biały pan. Mruga, nie wiem co tam gadają między sobą, ale mrugam okiem tak, do dołu. Tak, oni gadają w języku tajemnym, więc ewentualnie Izabela mogłaby to rozumieć, ale... Dlatego ja mówię, nie wiem co gadają, ale mrugam okiem do oczu. No. Słuchajcie, Cytadela Straży jest wysokim budynkiem, nie tak wysokim jak mury, ale przygotowanym do obrony jako jeden z takich budynków, gdzie mogą faktycznie chronić się mieszkańcy. Wchodzi się po pewnego rodzaju podwyższeniu, tam w środku jest takie patio, na którym trenują walkę mieczami strażnicy. Lord André stoi w zaciężnej zbroi,
przygląda się temu trochę z politowaniem, bo machają tymi mieczami jak cepem. Widząc was, no, przerywa oglądanie tego wątpliwej jakości spektaklu. Czym mogę służyć? Drodzy państwo. A, witam. Zachęcam panie. Nazywam się André i pełnię funkcję ordynansa szlachetnego lorda Ryszarda Tadepe. No właśnie chcieliśmy spotkać się z lordem DP, ale zostaliśmy tutaj odesłani do... Szlachetny lord DP nie zajmuje się sprawami pospólstwa, nawet jeśli twosi rycerz jest bardzo zajętym człowiekiem. No nie wątpię. Pan się nie przedstawił. Jestem Ewald Jäger. To jest bretońskie nazwisko? Owszem, bo pochodzę z Imperium. Niech pani będzie łaskawa dla pana. Wzajemnie. W jakiejż to sprawie chciał pan, szlachetny cudzoziemcze, przeszkadzać memu lochodowi? Nasz znajomy Magnus Widmer kiedyśmy trafił niewątpliwie do tabeli i chcieliśmy się dowiedzieć nieco więcej na ten temat. Magnus Widmer, ach, ten nieokrzesany cham i pustek. On śmiał mnie pokazić. Myślał, że nie rozumiem w waszym barbarzyńskim języku. I bardzo obchodził moją matkę. Co powiedział? A oni rozmawiają w bretońskim? Tak. Okej. Oni rozmawiają w bretońskim, więc ty nie wiesz, że nazwał twój język barbarzyńskim, że twój brat obraził jego matkę. Minusy nieznajomości bretońskiej wiedzy, prawda? Znam dużo innych fajnych języków. Znasz dużo innych fajnych języków. A ty w końcu nauczyłaś się kazalidu? No. Super. To dobrze, bo ostatecznie wyślę was do jakiejś krasnoludzkiej twierdzy znowu, więc to się przyda. I wtedy ty będziesz zrozumiała i będziesz zaplotkowała z krasnoludami. Tylko ja. To jeszcze Korani ma szansę. Dobrze, wysuwam się krok do przodu. Witam. Po brytońsku mówię do niego. Oczywiście. Witam, nazywam się Itzolion, księżycowy blask. W jaki sposób moglibyśmy uwolnić mojego kapitana? Musi odpokutować za swoje zbrodnie, albo musi opłacić grzywnę. A grzywna ile wynosi? 100 sztuk złota. A w jaki sposób ma odpokutować to zbrodnie? Musi przejść próbę sprawiedliwości. Jeśli można spytać, na czym ta próba polega? No ja mówię, że mnie obraził, on mówi, że tego nie zrobił, a potem jest wydawany wyrok przez niezależnego sędziego. Waszemu to się nazywa chyba proces. Śmieszne słowo. Czy byli jacyś świadkowie tego zdarzenia? Liczni. Rozumiem. W altarinie do Korani mówię, zapewne wszyscy siedzą w jego kieszeni. Świadkowie. Dobra, ale zwracam się ponownie do niego po brytońsku. Szanowny panie, no ja bynajmniej nie dysponuję takim oto pieniędzy. Możecie zrobić zrzutkę. Ja mógłbym za niego założyć. Pytanie, czy mi odda 150. A ty masz 100 koron?
Mam. Nie. Ja nie mam. No ja nie mam, ja mam 41. Możecie zrobić zrzutkę. Ale jak patrz, ale po prostu... Izadora, ja patrzę na nią, jak chcesz, to mogę założyć do twojego brata. Ale po... ile my mamy towaru w Łodzi? Powiedz, no to, to teraz go nie mamy. Że takie 100 koron będzie dla niego dużym problemem, jak sprzeda te towary? Nie, tam było chyba 12 tysięcy, tak? No... Ja rozumiem, że nasz, że tak powiem, honor swojego rodu oczywiście nie wątpliwymy wypłacić. Dobrze, Ewa, tu myślę, że... To, dobra, to wyciągam ten... No dobrze, zapłacimy za ten, za niego... To... Jak to się nazywa? Grzywnę. No, grzywnę. Ale tylko jeszcze pytam, ale jest jaka szansa, że moglibyśmy się z nim spotkać przed... Procesem. Przed procesem. Ewentualnie przed zapłaceniem grzywny, jakąś drobną opłatą. Chcecie z nim rozmawiać? Proszę tak. Bardzo, jest tutaj. Wierzę, że z pana honorowy rycerz inaczej nie nosiłby pan Monsieur Jäger takiego amuletu. Jaki mam go no, on pokazuje, wiesz, ten twój stempelek z Sigmarem, mm-hmm. Panią Jeziora. Mm-hmm. Bo ty masz gdzieś przy zbroi, nie? Nie wiem, tak. Jak to... Rycerze całego świata, nie? Dobrze, chcemy się skończyć. Dobry z pana człowiek, że tak dbasz o swoich ziomków. Bez jego... Rzuć sobie na przekonywanie plus 20. Pik! Plus 20 mówisz. To jedziemy z kopcem. Ty masz przekonywanie, no, nie? Przerzucam to. Przerzucaj to. Już dużo gorzej nic nie może. Czy ty obrać już mówisz na będzie? No. On tak podaje ci rękę. Kiedy ją chwytasz, tak się nachyla do ciebie. Pan mój jest nieobecny. Pojechał do Bordeaux. By porozmawiać z lordem Arbelikiem. Dziękuję za informację. Tak, mówię po cichu do niego, nie? Ponoć lord Arbelik zbiera zacnych mężów dla jakiejś wyprawy. Może powinien pan to sprawdzić, Monsieur Jäger. Dziękuję za informację tam. Tak szlachetny rycerz jak pan może na tym daleko zajść. Hmm. Niewątpliwie sprawdzę to. A jeśli teraz można, chciałbym porozmawiać z mości Magnusem. Wpuszcza was. Wpuszcza was, tam są te, jak to się mówi? Jest jakiś karcer. Tak, jest karcer, są cele, w jednej z nich siedzi Magnus w swoim kapitańskim stroju. Patrzy na was, to nareszcie jesteście! No! Się opieram o ty też jesteś! Ja widzę. Niefortunnie do Brusów, z tego co słyszałem. Co się stało? No, co was zatrzymało? Tyle dni tu czekam. Iza, znowu wpadłaś w jakieś tarapaty. I kto to mówi? Ja wpadłam w tarapat, a to ja siedzę w więzieniu? Zmieniłaś fryzurę? Tak. Nie podoba ci się? Jeszcze górski. Mi też. Na Magnusie. Co się opiniłaś na łyso? To długa historia. A ty po to się opiniłeś z jakimś winiarzem, a potem z lordem obraziłeś mu matkę? No. Nie chciał mi dać spróbować. Ojej, straszne. No jak mogłem wiedzieć, czy biorę dobre wino na sprzedaż? Trzeba było kupić. Stać cię. No ale to byłby zły interes. Wyciągam tę butelkę z kieszeni, wiesz... Tak, a potem znowu by mi służył głowy, że kupuję po próżnicy wino. Za jedną butelkę? Za półtorej korony? No weź, na pewno by ci ojciec nie służył za półtorej korony. Nawet nie wiesz, że tyle istnieje. Ojciec jest świadom każdej korony. Powyżej 100 koron? Prawdopodobnie tak. Ale za półtorej korony na pewno by ci nic nie zrobił. Ale teraz jesteś głupi w więzieniu. Dobra, skosztuj mi tego wina potem. Co, założyć do ciebie? No, gdybyś był dobry, bo ode mnie nie chcą przyjąć, bo mówią, że jestem... Ja wolę zapłacić od siebie kaucję już. Tak? Mogę zjeść? Fajnie? Super.
Nie, a to jeszcze nie zapłaciłem, tylko... Dobra, to jeśli jest twoja wola, no to założę za ciebie. Ja w ogóle... To podchodzę do Lorda Andrea i tam opłacam. Tak, bo Korani nie była do tej pory świadoma istnienia Magnusa, więc ja ci pokażę, jak on wygląda. Taki to jest radosny osobnik. Woda. Powinnaś Polsko już Justyna widzieć, Magnusa Widmera. To jest właśnie człowiek, którego wyciągacie z więzienia. To jest Hot Brother Izadory. Tak, to jest Hot Brother Izadory. Czekaj. Bo chciała być Lannisterką, ale nie jest. Ale nie. Ojej. No, kapitanie, widzę, że my lepsze interesy ubiliśmy niż ty. A ubiliście? Udało się? Tak, Jungo i Karl płyną łodzią załadowaną towarem na ciemną panię. No kurde, i ciemną damę. To jest to. To znaczy, że nie wrócimy z tymi rękoma. Bardzo dobrze. No, no ostatnie kilka dni przeżyłem w lochu, więc niestety gorzej. Mam już trochę dosyć. Ale z tego powodu mam już trochę dosyć tej bretonii. Trzeba się ze zębami. To ja w tym czasie podeszłem do tego Lorda Andre, wiem, kasę i płacę tą za niego kaucję. Mhm. Szlachetny z pana człowiek. Jakie zaobrażanie starej 100 złotych koron. U nas tutaj ludzie z Imperium czasami, zwłaszcza ludzie może taki jak tutaj znajomy, co mi nie potrafią powstrzymać języka. Ale... To taka głupota. No niestety, taka prawda. To trzeba uważać, żeby nie obrazić starej Ewadę teraz, nie? W Brytanii to się dzieje. Dobra, czyli co, no wychodzicie razem z Magnusem. I co robicie? Jest przed południem. Leję go po łbie. Lejesz go po łbie. No. Ała! Czekaj. Dobra. Weź mi napisz, gdzie to tam się tam miałem udać, co mi ten koleś powiedział, bo już nie powiem. Bordello, czyli w tym mieście, w którym do którego zawinęliście statkiem, w którym zostawiłeś żonę. Tak. No tak. Dobra, Bordello, faktycznie. Na statku, nie? Znaczy, no tak, no ona tam została przy statku. No ja z Magnusem, a została sama z 20 chłopami na statku. Będziesz, no, będziesz miał 20 ojców chrzestnych. Nie, tak naprawdę nie i był to niesmaczny skiski żart. Dobra, przed południem jest. Mhm. Dobra, nocujemy tutaj, czy wracamy do Bordello? W takim razie, kapitanie, twoja wola. No, w Bordello będziemy przed wieczorem, jak wyruszymy. No, przesadziłem. Jutro na obiad, najpóźniej. No dobra, no konno jesteś tutaj, tak? Tak. No, a my nie. A w zasadzie wozem. O, to dobrze się składa. To co, będziesz jakieś interesy jeszcze ubijał, czy jedziemy do Bordello? O, lepiej nie. Zbrzydła mi ta Bretonia i jedźmy stąd. I tak jeszcze przecież musimy czekać na Karla Junga, jeszcze jak cały statek się zapakuje. Jeszcze dużo. Ale my wtedy płynęliśmy chyba... dwa dni, tak? No. No to... A tutaj szliśmy 3 dni, no to oni są już... Jeszcze z prądem to powinni tam być. No. Tak, no to jest duża szansa, że już tam są. No, ale tak wiecie, jak mówię, Magnusie, no to jak już wyszedłeś na wolność... No może wejdziemy jeszcze do karczmy i spróbujemy tego wina musującego. No. Ja jestem za. Kiep odmawia, jak nie kiep prosi. Kapitan stawia? No niech tam, należy się za wyciągnięcie mnie z więzienia. Ale zobaczysz, co na tej łodzi jest, ile towarów. No mam nadzieję, że... Tutaj legendy głoszą, że dużo. A czy wtedy Izabela nam podała, ile to jest warte? Chyba tak, tak? Tak, to jest wiele, że dzisiaj. To nie Izabela wam podała, tylko Korani. Tylko Korani. Korani powiedziała nam, ale to było 12 czy 10 tysięcy? 10 tysięcy sztuk złota podobno. Więcej chyba nawet.
12 tysięcy, ja pamiętam chyba. Też mi się to wydaje. W każdym razie grubo. To, że to było naście tysięcy, tak mi się wydaje. Na pewno było stać na statek. No. No kapitanie, grubo na tej łodzi. Jest tutaj nasza nowa towarzyszka. Korani. Magnus Widmer, przedstawiam ich sobie. No, nasza nowa towarzyszka. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Ten, powiedziała, że tam ponad 10 tysięcy złotych koron warte jest na tej łodzi. I za darmożkę, kapitanie. No, to jeszcze lepiej. Oszczkę. Ja się dziwię Solowi, że on z tym nie popłynął sam do Imperium. Ale Sol jest dobry i lojalny elf. Więc ja cię bez żalu na tego bossmana awansuję. Zasłużyłeś sobie i zapracowałeś. No tyle razy, co przetarłem szmatę ten pokład, to się należy. No. Zatruję, kapitanie. Dobra. Poczekajcie chwilę, ja sobie wezmę picie. Sobie idziecie do knajpy, więc siedzicie sobie w jakiejś knajpie, zamówcie tam sobie, co tam chcecie. Potem po prostu powiecie mi, co zamówiliście, ja was podliczę. No. No to żarło jakieś i picie. A ja nie? Też sobie wezmę picie, co? No, no. Żarło na... To sobie kupię, miała picie na kosz. Tego. Magnusa. Ktoś ma obiadek dobry. No, czekajcie, wyciszę się, żeby nie stukać. No dobra, załoga. Lecimy. Czyli tak, tawerna. Tak? No. Super. W tejże tawernie sobie siedzicie, sobie jecie, sobie pijecie. Za obiad dla całej drużyny i Magnusa. I napitek dla całej drużyny. I Magnusa. Płaci Magnus. To Magnus stawia. Magnus stawia. Na szczęście stać go na to i oczywiście oddaje 100 koron Ewaldowi. Żeby nie było. Jecie, pijecie, omawiacie, opowiadacie oczywiście Magnusowi o przygodach. No tak, mija dzień, mija południe, mija popołudnie. A tu nikt nie woła do odjazdu. No też, jak się najedliśmy, napiliśmy, no to... Miał być jeden drink. A tu tak zwana dupa. Trzeba by tu na noc chyba jednak zostać, nie uważacie? Skoro tak mówisz. No. Chcę się będę pić. No nie wiem, chcecie, nie chcecie? No tak, się pytam, Magnusie, no jak wolisz? No możemy zostać, no możemy wyruszyć. Znaczy no Magnus... No tam jest straszna, nie? Znaczy wiesz, Magnus, no Magnus jest już trochę wcięty.
Więc to też zależy od was, po prostu jak odpowiednio go po poprowadzicie, to, to pojedziecie. Nie ma sensu. Ma powożenie w tej drużynie? Nie. Nie. Nie kłam. Korani ma. A, mam mieć, no. Magnusu! Chyba noc tam jest straszna! Koły jak nie będą! Czyli nocą lecimy. Nie. Tak, nocą. Szkoda złota tym Brytończykom. Nocą pojedziemy, na śniadanie staniemy. No, dokładnie. Co się może stać złego? Bardzo dużo rzeczy. Ale spokojnie, idę, to tutaj to Brytania, to prawie nie ma złych ludzi. Piękny kraj. Niebezpieczeństw, które tylko na nas czekają. Jakich niebezpieczeństw, to jest piękny kraj, co ty wolałeś. Idyla. Czyli co, lecicie? Co się może stać w nocy? No. Nic się nie może stać w nocy. Słusznie. Czyli co? Popołudnie. Słońce stoi już wysoko, kiedy pakujecie się na wóz. Na wóz Magnusa. Na tym wozie, no, mimo tego co mówił, znajduje się mimo wszystko kilka beczek wina, kilka koszy suszonych winogron, więc to nie jest tak, że niczego nie skupi. Po prostu jest tego mało, zdecydowanie mniej niż wy. Na wozie jest maksymalnie 1000 koron w towarze. A, już to zaraz będzie. Do łazienki musiała. Wam poszło zdecydowanie dużo lepiej. No i dlatego też no Sol mógł awansować, nie? Jeszcze jakby coś sypnął, to też bym się nie obraził. Dostaniesz nagrodę, dostaniesz, przyjacielu, spokojnie. Co się dzieje? Szykujecie się do jazdy i będziecie jechać nocą. Mhm. Wszyscy dobrym wzrokiem obdarzeni widzą po nocy. No, niektórzy widzą po nocy. Ja mam. Elfy widzą. Elfy widzą i Ewald widzi, z tego co pamiętam. Tak, ale on sobie nie zdaje sprawy z tego, że widzi lepiej niż inni. No, co? Noc nigdy nie była straszna, noc nigdy nie była ciemna. Korani umie powodzić? Nie wiem, czy ja umiem. Umiesz. Drive. Umiesz. Drive, umiesz. A drive. Umiesz. Tak, mam. No. O. Kapitanie, to może niech Korani powodzi. No dobra, okej, no dobra, niech będzie. Korani sobie będzie powoziła. No to wio koniku. Wio koniku. No, dobra, jak wio to wio. I słuchaj, jedziesz, powodzisz, prowadzisz. Spokojnie, bez problemu. No tak jak mówię, jest popołudnie, jeszcze słońca będziecie mieli, no dość sporo. Nie? Bo latem to przy okazji. Tak, no latem to wiesz. Latem no to prawdopodobnie no zmierzch was złapie przed samym tym. Przed samym Bordeaux. Albo no jakoś w każdym razie tak, no macie dużo czasu. Na podróż. Ale się może urwie. No coś. Macie dużo czasu na podróż. No. To ja. I karmelki. Ewaldem dzielę się winkiem, który zakupiłem wcześniej. Oczywiście z chęcią do niego. Piję, ale tak. Nie żeby się tak całkiem skuć, nie? No. Wiadomo. Nie ma to jak rum. Czochy. Ja to tylko nie wino. Co?
Jak tak pogorzę, to się rozglądam też, czy nic nas, wiesz, nie zaatakuje, nie? Jasne. Słusznie. Słuchaj, możesz sobie... No wyjeżdżacie oczywiście z zachodnią bramą, wyjeżdżacie na szlak i drogą będziecie sobie podróżować na północ do... jak to się mówi? Do Bordello. No. Zaraz wam to pokażę na mapce. O, tu jesteśmy. Tu jest Bretonia. Widzisz? Ku temu kółku niebieskiemu będziemy się przemieszczać. Aha, dobra. Czyli tak, dokładnie. Teraz robicie taką drogę. Mniej więcej oczywiście, bo drogi tutaj trochę kręcą, ale trasa jest raczej równinna, spokojnie, łagodnie, rzadkie kępy drzew. Wyjeżdżacie i tak jak mówię, popołudniowe słońce przyjemnie grzeje, lato w pełni. Możesz sobie rzucić na spostrzegawczość. Czyli percepcja. Tak. Ty tu rzucałeś na jakąś wiedzę Bretonia jeszcze. Z czego? Ja, tak sobie. Co się ma w ogóle dostać w nocy w Bretonii? Nic, bezpieczny kraj. Słuchaj, a ty chcesz tłumaczyć to swoje to? To ja jak z żonę spotkam. Bo niech ona tłumaczy, ma większe plusy. Słusznie. Dobra. Ewa, a pamiętasz jak się piło z tym Kurdilem i Lukasem? No, szkoda, że. No ale widzisz, nie zawsze można taką płaczka, to nie dla każdego jednak jest. No, z Kurdila się zrobił pracoholik, z Ewalda się zrobił pobożniś. A czy z tego, z Lukasa? Korani, słuchaj, jedziecie i tak jak mówiłem, popołudniowe słońce, już wczesnowieczorne nawet, kiedy za jednym z zagajników dostrzegasz wilczą watahę. A widzę tego wilka, który gadał? Możliwe, że pośród nich go widzisz. Grubo. Ale ta watacha akurat biegnie równolegle z wami, nie wydaje się, że jest wami zainteresowana. Gdzieś biegnie w kierunku po prostu, przed siebie. Oddala się od was nawet, powiedziałbym. No, że nie. Nie atakuje. Ważne, że konie się nie wystraszą. Nie, no raczej sobie daleko są. No, noc jednak mimo wszystko was łapie. Na szlaku. Zobaczcie, jaki wózek mamy. Uj! Mam towarami nawet. No. To nie byle co. Kurde. Ci chwilę uspostalał na jedną walkę zrobić. No już jest przed wieczorem, więc warto byłoby stanąć mimo wszystko na nocleg. Kurnie włączone. Macie przygotowane nawet miejsce. Tu się zatrzymujemy przy nie wiem, czy to studnia, czy... Nie. To jest, wiesz co, zaznaczone tak, jak tutaj będziecie obozować, że po prostu macie tutaj to... miejsce na ognisko. Ono jakby jest częścią mapy, ale ja raczej zakładam domyślnie, że to wy je rozpaliliście po prostu tutaj obozując. Dobrze. No. Więc wózek, konie, gdzieś tam osobno. Do drzew przywiązać koniki? To są skałki, więc raczej do skałek. Tak, żeby nie odbiegły za bardzo. Mustangi z dzikiej doliny. Konik też tam będzie stał. No. Kunie pociągał. Chcesz taki ozdobny token? No jak mi zrobisz to? Czemu nie? Ten konik za szybko nie umrze, to czasami nawet poważnie. Aha! Korani!
A token dla tego, dla nocnego tancerza zrobię potem. Chodzi ci o, ten okrągły ci chodzi, tak? Ja to wszystko jedno. Zrobię potem. No Dolce ma, to czemu ma nie mieć też... Kurwa kolejny... mi zwaśka mnie! Wiewaśka. Dobra. Korani, będę miał do ciebie biznes. Włącz mikrofon. Mam włączony. Nie, bo nie było słychać. Ja ciebie słyszałem, a nie słyszał. Mam słuchaj, włączony. Ja ci... Jakbym ci załatwił materiały, albo sama byś... dałbym ci pieniądze na materiał, zrobiłabyś mi łuk lepszy? Bo te wszystkie, co mam, to się łamią normalnie mi w rękach. Chciałbyś pewnie jakiś elfijski specjalny ten, co? No przydałoby się, nie ukrywam. Straciłem rachubę, a poza tym Ewald i Izadora mogą ci opowiedzieć, jakim zdolnym łucznikiem jestem. Jestem łucznikiem specjalnej troski. Czy ja wiem, czy takiej specjalnej troski? Nie no, teraz już tak się wyrobiłem, ale ogólnie to mam pecha do łuków. Za silny jesteś. Powiem ci, masz szczęście, bo... Od tego wysuwania bicepsy sobie zrobiłeś za mocno. A chcę poszukać sobie materiałów dla siebie na łuk, więc... O. No dobra, to jak będziemy w tym bordelu, to może jakieś materiały ogarniemy. Oczywiście ja zapłacę za materiały, no i potem za pracę też ci oddam. Tak? A może z nami w ogóle wyruszysz? Może nie zostajesz już z mamą? No to bez obrazy, ta twoja mama jakaś dyspotyczna. Jak to każda mamuszka. Ach, może masz rację. Nie obrażaj mamy Ewalda, bo nie mam 100 złotych koron. Ej, ta mama akurat jest spoko. Tak jest, możesz obrazić. Każda mama kocha swoje dziecko i stara się dla niego zrobić wszystko. No no. Zwłaszcza Lincitia. Przyliwiona. Ten przydomek mnie martwi. Już tego robiliśmy żart 2 tygodnie temu. Albo 3. No, wtedy, kiedy była Lysitia, nie? No. Dokładnie. U nieobecnych się nie żartuje. Czyli co, rozbijacie tutaj obóz, oczywiście. Rozpalamy ognisko. Rozpalacie ognisko. Czy jakieś warty? No, oczywiście. Dałoby się. Dobra. To jaka kolejność wart by tutaj była? Ja mogę po środku jak coś. Jakoś tak, nie wiem, po północy mogę zacząć pilnować jak. Szczerze, ja widzę w ciemności, to ja mogę wziąć i późnym wieczorem. A. To ja już nie za dużo nie widzę. Dopilnuję Ewald pierwszy. Coś się może złego stać. Sprawdziłem tak przy okazji, jak już tutaj jesteśmy w takiej trochę luźnej atmosferze obozowania. Cios zadany kopytem jest na S-1. Mhm, dobra, czyli on będzie na 0 z mocnym ciosem. Mhm, tak, czyli w jego tutaj przypadku będzie to na 0. Tak, to tak przy okazji sprawdziłem. Tak, zupełnie przypadkowo. No może dobrze, że wtedy do niego jeszcze by zabił tego gościa i był problem. Mhm. No też w sumie by do końca, bo no trudno, wypadek. Dobra, to kto pierwszy pilnuje? Ewald. Ewald pierwszy, tak? Ewald, tak. Spostrzegawczość? No tak, spostrzegawczość, zdecydowanie. Jeszcze zmienię tutaj trochę. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No, łagodnie jest. Toż to Bretonia. Toż to Bretonia. Nie, słuchaj, jest spokojnie. Konie trochę posapują, rżą, twoi towarzysze drzemią.
Zobaczymy właśnie, czy coś mi koń. I wilków nie zobaczy. Dorzucasz na spostrzegawczość nocnego tancerza? On też nie widzi. Raczej nie. Czy spostrzegawczość ma twój koń niż ty? Bo ma wytrenowany. Czemu się nie jest? Dobra, nie, słuchaj, spokojnie. Ognisko się pali, sobie tam dorzucasz co jakiś czas z paru gałęzi, a to się przejdziesz, a to miecz wypolerujesz. Wydaje się to spokojna, łagodna noc. Prawie cieszysz się, że przybyłeś do Bretonii, do ojczyzny rycerstwa. Niby miała to być tylko podróż poślubna, trochę odwagi, żeby wybrać się do tego kraju, dała ci Lenora, która na pomysł zostania rycerzem ochoczo przyklasnęła, że tak, że fajnie, że możesz, że obowiązkiem żony jest dzielić hobby swego męża, więc myknijmy do Bretonii, ja będę sobie tam robić badania. Masz po prostu w niej wielkie wsparcie i napełnia cię to pewnego rodzaju ciepłem wewnętrznym. Możesz sobie rzucić na siłę woli. Ty. Ja się w niej bardzo akurat tutaj też nie tam. Nie ma szału. Okej. Okay. Chyba tylko nada. Dobra. Twoja warta spokojnie, powoli dobiega końca. No, to budzę... Sola następnego. Sola budzisz. Dobra, wstaję, przyciągam się. Dobra, się staję gdzieś sobie, opieram się o łuk. Rozglądam się dookoła. No, tylko żeby nie pękł. No. Wiesz, spostrzegawczość to na tym łuku i pff. No nie. Nie, no, tak wiesz, rękę opieram po prostu na łuku, nie? Wyjęty jest cały czas pod ręką w razie czego i się rozglądam dookoła, nie? Zwracam uwagę na konie, może one coś wyczują, wiesz. Spokojnie, wiesz co, pasą się. Puściliście je na trochę lżejszym sznurku, a więc spokojnie, pasą się. Wszystko wygląda w miarę spokojnie, to jakieś krzaczki, jakieś skałki. No takie dosyć osłonięte miejsce postaraliście się wybrać na ten obóz. Ognisko przyjemnie grzeje. Jeszcze pytanko. Noc bezchmurna, tak? Małe tylko chmurki. Jest dosyć jasno. Pagórki, te skałki was osłaniają, więc tutaj jest spokojnie, jest łagodnie. Tak jak mówię, ładna bretońska letnia noc. Spok. Dawno tak w szlaku nie byłeś. Dawno, niedawno na takim szlaku nie byłeś, dawno tak nie nocowałeś spokojnie, zupełnie pod gwiazdami. Ostatnio kiedy? Oj! Kiedy to nie było? Pamiętam. Ale no, nie dla ciebie jednak ląd. Ty ukochałeś morze, ty teraz awansowałeś już na stopień oficerski. Już jest czym się pochwalić. Już prawie jakbyś mógł wrócić do domu i powiedzieć: tato, nie żałuję, że wyjechałem. Ja nigdy nie żałowałem. W Laurelor nigdy bym nie przeżył takich przygód i nie poznał takich ludzi. Prawda? Więc tutaj zupełnie na spokojnie. Tak. Cieszysz się, że wyjechałeś. Oczywiście. Twoja warta spokojnie dobiega końca. Kogo budzisz? No budzę ten... Korani, tak? Było umówione, że... To chyba my we trójkę pilnujemy w sumie, tak? W nocy to budzę Korani. Okej. Okay. No, podchodzę, potrzącham jej ramieniem. Twoja kolej, wstawaj. Twoja kolej! Legendarnych elfich korsarzach. Wstaję. No, już? Wstaję. Moja pora? Tak, twoja kolej. Tak. Okej. Słuchaj tutaj, o te... To są jakieś wyższe skały, czy to... Jest to taka wystająca skałka. No to ja sobie siadam tutaj, na tej skałce, żeby mieć lepszy widok. I patrzysz raczej w tych kierunkach, domyślam. Tak. I oczywiście wyciągam w razie W. Trzymam w ręce. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Ja słyszałem, jakieś tam gnomy wychodzą z krzaków. Gnomy.
mamy z krzaków. No. Możliw. Perception. O, słuchaj, pięknie. Słuchaj, nawet nie tyle, co widzisz, ale słyszysz, jak coś idzie za tobą po tej skałce. Odwracasz się, napinasz łuk. No, postaw się tutaj. Nastąp się. No. Piesio. Taki dzik? Dzik. Wilk. To jest ten wilk, co ten? No ten. Co potrafi mówić? Ja nie wiem, no wilk. Możesz sprawdzić, czy potrafi mówić. Wiesz, witaj, tak, przyjacielu, czy to ty? Przysiada sobie koło ciebie, tak patrzę na ciebie. No jak tam? Siemka. Cześć. No, w końcu się znowu spotkaliśmy. Wszystko okej? Okay? Szczęśliwa jesteś? Na razie tak. Dobrze. Właśnie tutaj dołączyłam do drużyny, a to tam chyba. No to super, jakby szykuj się, nadchodzą. Kto? No oni. Kto oni? Czekaj. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Znowu. Możesz na plus 10, bo wytężasz słuch, jak ci wilk powiedział. Sukces. Słuchaj, z tej strony, zza pagórka, słyszysz tętent kopyt. I krzyczę to wszystko, raczej no krzyczę. Schodzę i ich budzę. Po cichu, żeby... nas nie, tamci nie zauważyli, nie nic. Ale ognisko się pali, więc... Zauważą? No, to jak zauważą, to krzyczę, wstawać! Mamy towarzystwo. No, słuchajcie, kto się budzi na te larum? Krzyczy, Korani, wstawać, mamy towarzystwo. Podnosicie się na łokciach ze swoich kocyków i widzicie zza pagórka wybiegającą grupę centigorów. O, nie mamy zbroi pozakładanych poza skórzią, nie? No raczej nie śpisz w swojej płycie. Centigory to są takie centaury, wiesz, to są zwierzoludzie, czyli ludzie zmutowani w kształt zwierząt, ale to jest taka dzika horda, która nienawidzi innych ras, i centigory są w taki sposób zmutowane, że po prostu od pasa w dół mają czworonożne ciało, właśnie konia albo wołu. No, przyjmijmy roboczą nazwę centaury. No, jakby górę mają w jakichś takich tutaj właśnie skórzanych tych powdziewane, że tak powiem. O kurwa. Ej. Solion się zrywa, łuk oczywiście. Pisko dalej koło mnie? Co? Czy uciekł? Ten wilk jest dalej koło mnie, czy uciekł? No, nie widzisz go w tej chwili. Mhm. Więc, jest duch twojego przodka. Ja go zniknę. Jasna cholera. Nie dadzą pospać. Masz ty go w sztycel. Dobra. Jednak Brytoni mają zwierzę ludzi. A jednak mają. Słuchajcie, prosiłbym o jakiś test inicjatywy. No to włącz turn order, mistrz. Turn order jest, proszę bardzo, tutaj. Nawet nie chcę mówić, a nie mówiłam. Ale czekaj, bo ona miała 34, bo sobie nie odznaczyłem tego z pancerza. Możesz mi zmodyfikować. Dobra, 34. Jezu, aż się wystraszyłam. I tak będę ostatni pewnie. Już myślałam, że córka mi tu coś włączyła. A to ja. O matko! Nie spodziewałaś się? No nie! A ja rzuciłam, dobra. Przecież Magnusowi Jun? A, tak już. Magnusu. Zapomniałam, że ja mam jego kartę. Jakbyś mogła, co? A ja... Nie rzucam. Zrobię jedną rzecz, taką też jeszcze ważną. Magnus narkoleptyk. Magnus... Dzików.
się muszę odznaczyć, czy coś. I do tego można walczyć, nie? No. No, na tej skali to nie to... Trafić. Mistrzu, możesz zmienić na metry? Tak, już. Zmieniam na metry. Bocie, chudy waco. Gdzieś już to słyszałam. No i właśnie ta muzyczka nie poleciała, nie? No tylko ta. Nie podeszła ci to kata i fuga? No właśnie nie włączyła mi się w ogóle, nie. Może masz wyciszony ten... Nie, no mam właśnie cały jakby background, a tutaj akurat muzyczki nie mam. Zrefreszuj sobie. No to myślę, że jakiś po prostu błąd rola, że jak się nie coś, to puszczę po prostu Medieval Battle znowu. Ale musisz zapętlić, mistrzu. Ja wiem. Nie, bo teraz wyłączyłem to kata i fugę, puszczę Medieval Battle, żeby słyszał też... Czekaj, bo ja sobie wyłączę, może jak włączę, to się prawi, wiesz? Może. Bo jakby było, że jest kolejkowany, no jakby 0 na 0 sekund wyświetlało, wiesz? Czyli nie mam mechaniczne. Brawura to jest akcja natychmiastowa, czy...? Nie, brawura, znaczy jak chcesz skoczyć brawurowo, to jest akcja. Aha. Bo normalnie dla normalnych śmiertelników skok to jest akcja podwójna, a dla posiadaczy brawury to jest akcja zwykła. Więc o. No. No, teraz jest. Dobra, mamy. I ja rzucę centigorom. Więcej ich matka nie miała? Ej no, spokojnie, no nie takie rzeczy robiliście. Widzę, że nie chcesz, żeby nas tratowały w jednej turze. No, zdecydowanie. Nie no, zdążycie wstać. No, wy ewidentnie jesteście w lepszej pozycji niż one. Dobra, teraz dla odmiany Medieval Battle działa? Nie. Jasna dupa. Jeszcze działają. O, walka. Pięć. Czas leci, ale... A tylko są te... backgroundy. Swampy. No. Nie wiem. Wolnie to. No trudno. Teraz... Dobra, jedziemy z koksem. Rzuć coś tam, jak się innym wyświetli, to się wyświetli, ja sobie poradzę. Bez. Dobra, ja sobie sam muzykę. Nikt nie słyszy tego. Ja sobie włączę własną. O. Ja też sobie własną. Dobra, mam. Może zadziała. O, jest. Jesteście w egzotycznym kraju, więc egzotyczna bitwa musi być. I hula. Korani, ty jesteś już gotowa, więc możesz spokojnie strzelić. Nawet na przycelowaniu powinnaś mieć nawet zasięg odpowiedni. 36 metrów akurat. Weź słuchać. Słychać cię. Ja? Przycelowaniem plus 10, nie? Tak, z przycelowaniem plus 10. W ciało, słuchaj, pięknie. W ciało pierwszego z brzega Centigora, ja go oznaczę. Troszeczkę. Tym przycelowaniem chciałam też, żeby też było przeładowanie, nie? 4. To
Nie, nie przeładujesz. Jak celujesz, to nie przeładowujesz. A, dobra. To jeszcze nie jest ten poziom, ale no niestety słabiutko. Słabiutko niestety. Centigor chyba nawet w zasadzie tego nie poczuł. Tak. Przebijający zbroję, no to nie wiem, na 5 chyba. Ja wiem. Ale nie. To akurat jeszcze to nie jest to. Więc nawet to w niego nie weszło. Solu, ty wstałeś, musisz się uzbroić. No, łuk wyjmuję. Wyjmujesz? No i mam tutaj błyskawiczne przeładowanie, więc tak, jeden strzał... Błyskawicznie możesz sobie strzelić. No. To moje błyskawiczne łamanie łuku. Dawaj. I w pierwszej turze. Poszło. Patrz, wrażenia. 12. Widzieli państwo, ten będzie zielony. Powiedzmy, że no, zielonego niech będzie. Niech będzie. Znaczy ja będę ich oznaczał, to zobaczymy, kto będzie miał więcej fragów na końcu walki. Mhm. Ciekawe, kto będzie miał. Nie, ale ładnie. Ładnie. Zielony dostaje obrażenia, oczywiście. Piękny pyk. Izadora. Splataj. Pytam. No i strzałki, no. Strzałki. No. Trzy kostki mam, to trzech użyję. Dycha. Nie. Nawet nie było manifestacji. Nawet nie ma manifestacji. Super. 12 i 9. Które w którego? 9. Dobrze. 12. Dobrze. 12. Dobrze. Czyli ten dostaje. I stoi. Ten dostaje strzałę i pada. Słuchaj, potyka się i po prostu... Frak jest ewidentnie jest twój, więc twój frak będzie żarty. Czemu strzelasz mojego, Iza? Solion ma tą mentalność, tak? Tak, i ten i on pada. One się tak dziwnie zaznaczają, wiecie, bo on jakby ich token zajmuje dwie kratki, więc jakby jest przesunięcie po prostu kropki. Okej. Okay. I czerwony to jest ten pierwszy, żółty to jest ten drugi. I ten dostaje za 9, tak? Ten pierwszy, na którym jest żółta kropka w tej chwili. Dobrze, więc on też dostaje obrażenia, więc jest dwóch rannych. Jest dwóch rannych i jeden martwy, bo po prostu pada i oni będą musieli przeskoczyć jego... Bo oni galopują, nie? Oni są teraz w pełnym galopie z tymi tutaj dzidami, tarczami, toporami, mieczami, co oni tam niosą. Ewald. No to wstaję i wyciągam broń i miecz i nie wiem co to mam. Co, rzucę rękawkę? Tarczę, lewaka. No właśnie zastanawiam się, tarczę tutaj wiemy. Miecz, tarczę, no, proszę to, bardzo. Z tym herbem pasiatym, z tą różą mora. Zgadnijcie, do kogo pójdziecie, jak umrzecie. Na pewno lutam. Na pewno lutam, to pewnie zielone. Tam. Magnus oczywiście, szabelka i... szabelka i lewaka. No. W ogóle chyba ma nie wpisany lewak. No ale on dostał od nas tego lewaka. Tak, on dostał tego lewaka od was, ja mu zapomniałem go wpisać. Ktoś pamięta ile lewak bije? Na minus 2. Minus 2. Na minus 2 i on jest parujący. Nie, już na minus 3, bo on ma silny cios. Ale on ma silny cios też. No to na minus 2. Dobra. Jest parujący i wyważony. Tak, więc lewak i szabelkę. Ja wiesz co ci powiem? Ja mam magiczny pocisk. I plus jeden jeszcze będą mieli ci tutaj. A, widzisz, to dobrze, że mówisz. No. Jasne. Trzeba to zaznaczyć, wiesz? Wiesz, to zwiększasz po prostu, zrobimy na karcie. Ta, nie, zwiększ sobie na karcie po prostu tam w tym spellbooku. Żebyśmy o tym pamiętali, bo masz plus jeden.
Wy z automatu będziecie liczyć. Tak, będzie liczył od automatu. Dobra. Ten mój też ma jeszcze jedno więcej obrażenia, bo też mam przebijający, jeśli mnie już... Wziąłem to pod uwagę. Na łuku. Dobra, spoko. Dobra. Dobra, Magnus się uzbroił. Gory. Też? Cerowe? Słuchajcie, galopują. W zasadzie podbiegają przez całą szerokość drogi. Kurwa, szybkie są. Szybkości 8, no. To są czwore nogi, nie wiem, czego się spodziewasz, jak koń. 28 metrów przebieg? No. Okej. Okay. Słuchaj, one mają szybkości 8, ty masz szybkości 5, one są o wiele szybsze od ciebie. No dobra. Mogą przebiec razy 3, to jest... Tak. Więc akurat 24 metry, jak zaznaczyłeś, to no. Nie przebiegną. Dobra, no i pierwszy Centigor będzie tutaj... Cię z takiej swojej dzidy atakował. Mhm. Spróbuję tego uniknąć. Dawaj. No niestety. To pozwolisz, że cię obrażę. No proszę cię bardzo. No nie ma innego wyjścia, nie? Za 12. Boże, mordę. Próbujesz się uchylić, ale czujesz jak grot tej lancy uderza cię w ramię, w obojczyk. Uh-huh. Bardzo mocno tutaj, aż ci coś chrupnęło. Aha. Drugi. No drugi nie żyje. Trzeci. Umarł. Tak, on umarł. Trzeci musi wykonać test zręczności, żeby przeskoczyć swojego towarzysza. Patrz, sukcesem przeskakuje go i nie wytracając szybkości w pełnym galopie dopada do Magnusa. Ty! Magnus czy paruje? Iza? Oczywiście. A ma uniki? Ma chyba uniki i ma na pewno parowanie. Nie ma uników. Nie ma uniki, ale ma, może parować. A nie, to ja nie mam uników. Może parować na pewno lewakiem. Jednak ma uniki. Na pewno może unikać albo parować lewakiem, co wolisz. Dobra, to chyba parowanie będzie rozsądniejsze w jego przypadku. Więc sparuję to. Lewakiem pry. Lewakiem pry, ja wiem. Parry! Hey. Słuchaj, też się uchylił. Ten jakby opar ten lewak o te dzidę, odepchnął ją. Solu, nie tego cię uczyłem. Dobra. Trzeci. O, tutaj sobie też podgalopuję. Czwarty. Podgalopuję. Piąty. Podgalopuję. Szósty. Macie szczęście, że oni są tylko uzbrojeni w broń do walki wręcz. Korani. Myślałem, że może mają jakieś tarcze. Ja teraz tylko mogę przeładować i przycelować. Możesz przeładować i strzelić, jeśli chcesz. Nie musisz celować, no możesz strzelić, że tak powiem, z biodra i wtedy po prostu, wiesz, tak na no szybko. No to w tego. Czekaj. Widzę, w którego. Tego chcę. Tak, no, akurat widzę. Dobra. Strzelaj. I pudło. A w tej rundzie też mogę przeładować na następną? Przeładowałaś po poprzedniej rundzie w tej rundzie i strzelasz. To jest to, jakby to robisz w tej rundzie. Runda trwa około 6 sekund. Więc... po prostu na szybko przeładowałaś i strzeliłaś. Możesz w następnej rundzie znowu przeładować i strzelić. Dobra. Dobra. Solu. Dobra, no to ja w brawurę chcę użyć, odskoczyć po prostu. Mhm. Ile ja tam mogę odskoczyć? Czekaj, ile ja mam tego skoku? Cały twój ruch. A, cały to 5, tak? No a ile się możesz ruszyć? Move mam 5.
No dobra, a tam gdzieś powinno to być... Ram 15, lip 9, lip to skok. No to tyle metrów możesz skoczyć. O, spokojnie. Dobra. Lekką ręką. No to ja sobie jumpa robię. Jumpujesz, tak, pyk. Jumpuję koło Ewalda i tylko wiesz, tak, w locie jeszcze nawet naciągasz i pilno. Tak. Leci. No nie. Nie. Iza? Słyszysz od Magdusa tylko takie stoń za mną, Iza. Oh fuck, dobra, przerzucę to. Niech stracę. I nie straciłam w sumie. Szałki! Ładnie. Schodzę. Zatem... dziewiąte w ten. W tego? I siódemka, i dziewiątka w tego, no. Dobra, czyli tego i w tego dwa. Tak. Mamy już jakie. Siódemka w niego. Nie, siódemka jest dziewiątka w tego, a jest sama dziewiątka w tego, ta druga. Dobra. Okej. Słuchaj, to wystarcza, żeby go powalić. Natomiast w tego wpada siódemka i dziewiątka. Mało. Stoi, ranny, ale stoi. Z tą dziną. Ewald? Mam radę na tego zaszarżować? Na tego, który stoi przy Magnusie? Mhm. Jak najbardziej. No to... to robię. Dobra. Broń z mieczykiem, więc... ciach. Cyk. Więc coś unikał? One nie mają uników. One chyba nawet ten nawet parować nie może. No to zemsta Hurdila, ciach. Zemsta Hurdila, pyk. Ale co ciekawe, jeszcze to wytrzymuje. Tniesz go bardzo mocno, krwawi z tej swojej byczej głowy. Ale stoi. Magnus. Magnus i jego ataki. Ma co ciekawe trzy. Fist z szabelki. Drugą ręką z szabelki. Trzeci atak z szabelki. No, w końcu. Dymycz. Magnus, nie tak cię uczyłem. Magnus, nie tak cię uczyłem. No, zdecydowanie nie tak go uczyłem. Ale słuchaj, rani nogę tego kunia, a on jeszcze jest, jeszcze stoi. Gory, ten jeden nie żyje. Dobra. Pierwszy centigor, ten przy Magnusie, będzie go atakował z lancy. Pudłuje. Drugi atak. Spudłował. Teraz kolejny, ten środkowy z tych trzech. Widzicie, że on podbiega do waszych koni. Coś tam z nimi i wyciąga miecz i odcina je od tej. Od... no żeby się nie zdziwił, nie? Od palika. Może na to zareagować nocny tancerz. No to panie, to już mi inicjatywę rzucam. Kolejny nie mogę wziąć jako token, wiesz? Wiesz co, a tak, nie może wziąć konia jako token, przepraszam. Zaraz to nadrobimy. No to po prostu mu rzucę. Tak, bo ja go rzuciłem jako część mapy. Teraz powinieneś być ruszalny. Ale musisz mi go chyba i tak przysposobić. No to ci go przystosuję. Initiative turn. 41. Będzie się ruszał tak samo jak Magnus. Radę ci. Dobra, ale on teraz ma szansę na okazyjne, więc... No to rzucę mu z kopytka. Co, przez te konie? Tak, przez te konie. Fist z kopytka. No. Ciało. Zabiję. Dawaj. No. O Boże. Nie był ranny, ale wchodzi mocno, jakby dostaje... On unosi to kopyto, kopie tego centigora w środek brzucha.
aż żygnął w tej swojej zwierzomowie. Się nie spodziewał takiego kina. Nie spodziewał się, tak, zupełnie się nie spodziewał. Ile dolcze ma w energię, po co się to prosi? Dobra, tutaj jeden centigor w szarży na Ewalda będzie bił. Z toporka. Dawaj, kutasiarz. Hona solo, kutasiarz. Nóżkę. Hej. To paruje. Paruj. Pokaż imperialne rycerze. Ciach. Sparowane, wiesz, taki ten... Aż topór uderzył w drewno. Czy ty masz metalową? Nie, ty masz metalową. Chyba tak, bo to... Bo to po brewno. No. Dobra. Drugi tutaj z tych trzech podbija, będzie atakował w szarży nocnego tancerza. No trudno. Z miecza. Pudło. Dobra. Teraz ten, w którego strzelała Korani, on podbija tutaj do niej pod tej skałę, będzie się próbował wspiąć. Cię wywali i sobie głupi ryżę rozwali, tak wiesz. Żebyś się nie zdziwił. Ach, nas pierdzielony. Więc on się tutaj próbuje wspiąć na tę skałkę i w momencie, słuchaj, w którym on jakby już kopytka stawia, no bo to nie jest aż tak wysokie. Korani dostrzegasz, jak tutaj z boku, z cienia wyskakuje na niego ten wilk. Rzucę mu inicjatywę. Czuję, że to tu spędzimy z PSR-em wilków. Zobaczycie, bo z tym wilkiem jest fajny suspens. Nie spoileruj. Ja wiem o tym, ale nie spoileruj. Wiesz, jaki suspens? Nie. Zgadający wilk, to są dwie opcje. Albo ktoś zaklęty, albo... Albo ten... Bursztynowy mag. Albo bursztynowy mag zaklęty. Jakby żadna z tych opcji nie jest poprawna. Nie. Albo ona zna język zwierząt. Albo ma chorobę psychiczną. To na pewno demon. Słuchaj, tak, tutaj pięknie go będzie gryzł ten wilk. No, ale za lekko, żeby coś tak siada, tak łapie go tylko za rękę, jest takie... Dziękuję ci, mój przyjaciel. Przyjacielu. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Tak, wiesz, zupełnie casualowo. Mhm. Czekaj. Tylko mi się ten order wyłączył. Nie, bo ja wiesz co, ja go wyłączam, jak mi tutaj za dużo miejsca na mapie zajmuje. Okej. Myślałem, bo już mi komputer wariował trochę. Nie, to okej. I sukces. To jest raczej przyjaciółka. To przyjaciółka. To jest raczej wilk rasy suka. Dobrze. A nawet wadera. I ostatni z tych centigorów będzie klepał nocnego tancerza. Jeszcze... I ten też ma lance. Scena, coś ci przerywa, bliżej mikrofon weź tego, bo... Lancuje tancerza. Mówię, jeszcze się okaże, że to moja matka. Ciach! Unik. Pięknie! Narowisty taki, Korani. Przeładowywuję i strzelam. Możesz w niego jeszcze strzelić. Jest na tyle blisko, że nawet na plus 10, chyba że obchodzi cię zdrowie wilka. Tak, obchodzi mnie zdrowie wilka. To na minus 10. Na minus 10 to... Pudło. Niestety, strzała idzie gdzieś tam bokiem. Solu. Dobra, to trzeba tutaj pomóc nocnego tancerza z tego co widzę. Słuchaj, jakby mi się udało jeden strzał... Który jest ranny? Ten dostał chyba, nie? Tak, ten środkowy. Dobra, to ja pierwsza strzała w tego środkowego. Powiem ci, że ten prawy, ten bliżej ciebie, też jest ranny, bo on dostał strzałą wcześniej od Izy. Dobra, to w tych dwóch będę walił, jedno strzało i drugo. Jeśli się nie uda powalić, to wiesz, kontynuuję w tego samego. Dobra, jasne. Dobra, to walę
tego bliżej mnie, nie? Zabić go i nie zrańcie mego konia. No właśnie chciałem powiedzieć. Krzyczy Ewa. Stoję, ja widzę muszę! Było obrażenia za 11 w tego. Tego bliżej ciebie. Tak. Stoi. Dobra, to jeszcze raz. Ach, nie. Pudło. Obaj są już mocno ranni. Iza. Z sukcesem. I zobaczmy. No dobra, niech będą już te strzały. Co będę kombinować? Jak z tym splataniem będzie teraz przypomniał, ale jak Karol mówi, zawsze splataj. No chyba, że nie, chyba, że akurat musisz nie splatać. Bardzo, bardzo dobrze. To jest wielka mądrość Karola, tak. Jakby pozdrawiamy Karola, jeśli jakiś cudem nasza głowa. Nie. Prawdopodobnie bardzo nie, dziękuję. Ale możemy pozdrowić go i tak. Możemy chociaż pozdrowić Baniak. Pięknie, pięknie. No, ładnie poszło, ale czekaj, poczekaj. W stronie nowego niebo się boję, że na mnie nakrzyczy. No to z tego będzie 10, bo już chyba dostał parę razy. I to go wykończa. I z tego będzie 11. Z tego 11. No i w mojego ratować. I tutaj 12. Czyli w tego przy koniu 12. Tak. No, już tego dostał. Który to już? Czwarty. O! MVP! My naruszamy, a ty wykańczasz. Tak, dokładnie. No, jak na razie też ich naruszyłam, bo my chyba dwa nagle naruszyliście. Dobra. Słuchajcie, Ewald i Magnus widzą, jak z palców Izadory ona rozsypuje te strzały po całym polu walki. Już jesteście do tego, przynajmniej wy. Magnus jeszcze nie walczył ramię wami z Izadorą, przynajmniej nie ostatnio. Bardzo się podciągnęłaś od twojej ostatniej wspólnej walki z bratem, pamiętasz? Tę walkę? No. Z bandytami pamięta. W Lauderodnie. Na skraju, na drodze do Widenheimu. O, to było dobre. Zabiłam Herszta wtedy. No, ale słuchaj, jak się teraz poprawiłaś? No. O, to zdecydowanie robi wrażenie. Wilk. Wilk już trzyma, więc on tylko będzie gryzł. Uf. Ewald? No to dwa ataki. Dwa ataki. Czy plus 10? Dlatego? Myślę, że spokojnie plus 10 za Magnusa. Ciach. Pięknie, w głowę. Zemsta Purdila. No to powiedz. 9. I to wystarczy chyba, żeby go powalić. Albo i nie. Nie, to nie wystarcza, kłamałem. No to powtarzam. Powtarzaj. W głowę. I to już wystarcza. Ucinasz mu tę głowę. Ucinasz mu ten głupi ryj. To nie wszyscy, co ja? Nie będzie tak, że... Nie będzie tak, że... Ola! Nie będzie tak, że tylko Izadora ma fragi w tej drużynie. Sorry. Nie, pięknie, zabijasz go oczywiście. I teraz Magnus. Solu, spokojnie! Zajmę się tym. To mnie właśnie martwi! Słuchaj, on w szarży. On może mieć 3 ataki, więc to jest gość. Tak, znaczy on ma 3 ataki, więc to jest gość, ale on podszarżuje tutaj, żeby osłonić konie. No. Więc on tą swoją szabelką po prostu na plus 10 zaatakuje tego już napoczętego. W nogę. Jak on na 1, na 7, to co on ma za broń, kurde. Wiesz co, on ma szabelkę, ale on ma 5 siły i silny cios. No. Ale to wiesz co, wiesz, że to wystarczy, żeby zabić tego napoczętego? No, bo ja go napocząłem. Tak, bo ty go napocząłeś, a Iza poprawiła. No. Nocny tancerz. No to dwa ataki. Agresywny goń Ewalda. To pierwszy kopytko, czy on coś robi? Teoretycznie ma tarczę. Dobra, to jak chcę, to nie blokuję.
ale mi się wydaje, że broń naturalnej nie można blokować, o ile dobrze. Można. Ale nic parować. Nie można parować bronią naturalną, ale broń naturalną można parować. No. 11 obrażeń z kopytka. Pięknie. Drugi atak. Kurde, nawet koniec! To będzie miał killa. To jest kurwa, niebyle koń. To jest niebyle koń, ja tak to jest niebyle koń, który właśnie ma killa. Sodion czuje się sfrustrowany. Ty masz nadal ten chyba. Chorobę psychiczną, że kradną mu killa. Ja jesteś sfrustrowany. Kurwa! Wszystkie killa mi zabierają. Słuchaj, został ten jeden, on ma miecz i będzie tego orka bił dwoma atakami. Spudłował, ham. Misio, Wilcio przeżyje może. W lewo. Mocno ranny. Wilk w zasadzie na pół HP. Och, mojej wilczyca! O ty chamie jeden! Porani, co robisz? Ja biorę i strzelam w nim. Przeładowuję i strzelam. Już nie patrzę, strzelam. A dzisiaj pechowe, no, strzały. No, niestety dzisiaj pechowe strzały. Solu? No, dobra, to ja tego, nie? No, strzelasz. Dwa razy. Czy wilk jest, zasłania mi jakoś, czy... Znaczy, wiesz co, rzuć. Przy pechu po prostu będziesz trafiał wilka. Wyjątkowo, dobra. Zamiast łamać łuk. Pieszy. Poszedł. Damage od razu. O Boże! Drugi. Poszedł i damage. Co jest? Też masz takiego pecha. Ty przynajmniej trafiasz. Wszystkie pudła są. Za? 6, za 6 dwa razy. Finish him. Iza zasnęła. Tak, chyba. Stwierdziła, że walka nudna. A bo poszła pewnie herbatkę lub kawę sobie zarobić. Dobra, nie ważne. Zaraz wróci to rzuci. Mhm. Leżmy za nim. Póki nie przychodzi, sam się szkoli. A, rzucimy se na młot. No. Tylko nie zrańcie mojego. A to jest akurat automatyczne trafienie. No. To jest moc samonaprawdzający. Tak. Jak widzicie, jeden duży czy trzy małe? Jeden duży. Rozpierdol mu łeb w drobnym mach. Raso dobrze. No nie. Nawet nie zmanifestowała, co to za rzut. Dobra, wilk. Wilk musi powtórzyć na Google. Mama. Buduje. Ewald? Raczej chyba go nie zaszarżuje. No, bo on jest na skalę, nie? No, czy wiesz co... Znowu go jakoś trafię na jakimś miejscu. Tak, on jest wzniesiony, pierwszy, jakby wzniesiony przed nimi kopytami na tę skałę, tak jakby zawieszony w połowie. Wiem, no to w dupę mu staram się wjechać mieczem. Rozpoczuję zemstę Hurwina na dupie. Na swojej dupie, dawaj. O Boże, śmierć przez odbyt. Tak. I to tak mocno przez odbyt, że aż w ramię.
O, proszę. Kulturka na 60. Mhm. 60. Kurwa. Ale słaby. Ale trafiony. Czyli 15 obrażeń to wystarczy, żebyś przerąbał go na śmierć. Dostał wyzdubsko po prostu. Tak, po prostu. Wiesz co, ja to sobie wyobrażam, jak ty wyskakujesz, wbijasz sobie miecz w tę zemstę Hurtila po prostu w jego ciało, podciągasz się na mieczu, odcinasz mu obie ręce i po prostu na tym ciele opadasz na tę skałę, tak jakbyś szusował tarczy. Tak sobie wyobrażam jakby te sekwencje. Ja sobie inaczej to wyobraziłem, ale spoko. Podszedł po prostu i mu podogą ten miecz do rękojeści. Okej, okay. Walka akurat się skończyła, nie udało ci się rzucić złotego młota, ale nie zmanifestowałaś. Trzeba było strzałki rzucić. Wilk ranny. Ja podbiegam do swojego wilka. Ranny, tak, no pad sobie dyszy. No co tam? Żyjesz? My też słyszymy, że on gada? Ja żyję, ale widzę, że ty jesteś ranna. Gada w Eltarinie. O, ja rozumiem. Tak patrzę i mat, te fak. Od kiedy nie rozumiesz, Iza? A, pomyliły mi się postacie. Idę uspokoić kumie. Czy ktoś ma leczenie? Albo uzdrawianie? Otóż nie. Myśleliśmy, że ty masz. Idę nasze konie uspokoić, jakby. Idź tak, uspokaj konie. Czekaj, nie, ja Jun, nie mam Jun, chyba nie, ty leczenia. Nie masz. Jun może sobie rzucić na wykrycie magii. Już rzucam. O! Słuchaj, bursztynowy wiatr jak jasny skurwysyn. A, no, ale tak. Jakiś dziwny. Dziwny. Dziwny bursztynowy wiatr. Czarny? No troszeczkę przyciemniony, potwierdzam. Zabijamy go. Zostaw mojego wilka! Wartowałam, Jezu. Się uspokójcie trochę. To jest mój przyjaciółka, zostaw. To nie jest wilk. Dobra, mistrzu, ja... Nieważne. Ja podchodzę i nie wiem, mogę jakoś opatrzyć mu to ranę, nie wiem, strzępy, koszuli czy coś takiego, wiesz. Właśnie chciałam to powiedzieć. Spokojnie, dam sobie radę. Suka wilka to coś nie jest. To jest suka wilka, znaczy no... Tak. Wiedziałam, że suka ludzka to jest. Mówisz to w Rekszpilu? Więc... Tak. Kultury trochę. O, odpowiada wilk w Rekszpilu. Może nawet elfia. Może nawet elfia. Żeby nie ona, to byśmy mieli po dupie. Możesz się już odmienić w człowieka. Albo czym tam jesteś. No tak, w sumie warto by było. No ja patrzę zdezorientowany, nie? I matka! Jak mówiłam, że matka! Suspens wychodzi Ewaldowi dupą. Jeszcze obudź kontakt. Co ja patrzę? Dobra, poradzę sobie. Dobra, to ja obijam sobie... Chodźcie chociaż do ogniska, nie tak stoicie w środku nocy jak głupi. O. Ja swoją ranę tam, wiesz, owijam kawałkiem bandaża czy tam czegoś, będzie nie? Będzie dobrze. Wiem, co robię. Wiem, co robię. Właśnie, healera nie mamy w ekipie. No i jednak mamy w Brytanii zwierzę ludzi, no. No, ale... No, tak, tak. Wcale nawet nie chcę mówić, a nie mówiłam po raz kolejny. A ktoś mówił, że nie mają? Nie, wydawało mi się, że nie ma. Oczywiście, że są. Może w mniejszych hordach, ale oczywiście, że są. To co, Lilisitio? Martwiłaś się o córkę? No oczywiście, przecież nie mogłam zostawić jej samej. Przecież była z nami. Jak mówiłam, nie mogłam zostawić jej samej. Co to jest? Musiałaś się w wilczycę zamieniać? Kobietom z Imperium. A co ty myślałaś, że co? Że twoja matka nie potrafi. A właśnie, ja mogę tak spytać?
To no, skąd potrafi? Różne rzeczy się robiło. No, tak konkretnie. Jak cię to obchodzi? Ale tam wolno. A to trochę dużo mnie to obchodzi. Tak się składa. Tak? No. Ach. Folią tylko. Ponieważ ja się uczę w Altdorfie, w kolegium. I takie sprawy trochę mnie obchodzą. Papier pokazać? Bo mam. To wiem, że się śmieją z ludzkich czarodziejów. Lepiej nie pokazuj papieru, bo ci zaraz go spali. O, to jeszcze pali. Super. No ognisko płonie, no to uważaj, żeby cię nie wrzuciła. Nie, słuchaj, okej. Okay. Ty widzisz, że ona też jakiś składa gest palcami. Bardzo dobrze. Co prawda musi sobie rzucić na siłę woli, albo ją trafi pierdolnięcie. A, no, dostaję punkt obłędu. Matka pełna obłędu. Ale, obłędna. Tak, obłędna matka. Ale słuchaj, jak smyra cię po łapce, tak wiesz, łapie cię za rękę, przechodzi na ciebie ten... jak to się mówi? Jakieś wyładowanie magią. Dostrzegasz tutaj ciemne wiatry. Ja ci zaraz powiem, czy ty możesz to odeprzeć. No, fajnie było. Zaraz cię sklątwić będziesz miała. No coś mi się tak wydaje, że właśnie mi klątwi w tym momencie. Oj, klątwi cię jak jasny chuj. Kur. Nie dość, że łysa, to jeszcze przeklęta. To po co zaczynać? Ostatni raz wjeżdżam do Bretonii. Ostatni raz. Klątwuje. Będzie klątwowane. Nie chcę. Klątwa. Gdzie to jest? Włosy nigdy się nie pojawią z powrotem. Włosy nigdy już nie pojawią. Włosy nie są najważniejsze. Nie. Dolce, bierz ją. Włosy nie zawsze. Czekaj, wizja męki. Oj nie, no weź no. Nie, no to nie jest to zaklęcie. Chcę znaleźć tą magię prostą chaos. Ja czego ty mi to robisz? No, zaczynałaś. Ja? To ona wiedźmą jest, a nie ja. Trochę jest, rzeczywiście. Czarną wiedźmą z lasu z tysiące młodych. Ja tu tylko pełnię swoje obowiązki. Ale ona jest elfką. Wiesz, że elfy są nie... O, to elf używał czarnej magii. O, pierwszy słyszę. Zdarza im się. Zwłaszcza tym z północy. Na dowolną w zasięgu 12 metrów. Możesz wykonać test siły woli, by odeprzeć zaklęcie. Super. Mam jeszcze zaraz wrócę. Dammit. Więc tak przez chwilę czujesz po prostu, jak wasze wole się... Pioruny się tak, pojawiają. Tak, się ścierają, tak, takie, wiesz, z twojej strony po prostu ta wola, z jej strony ta wola, w końcu ona... to nie było do udowodnienia. I czujesz, że odpuszcza. Tak jakby tylko jej jakby chęć, że przerwała, ocaliła cię od, tak, nie wiem, bycia jasne. Pokrytą kropkami albo czymś. Mhm. Oczywiście. Będę ją mieć na oku. Zdecydowanie. No bo, córeczko, no nie mogłam przecież pozwolić, żebyś sama na taką eskapadę wyruszała. Czekaj, Justyna zaraz wróci. A, sorry. Do łazienki poszła. Okej. Okay. Możesz potrenować tekst. Mogę potrenować tekst. No nie mogłam. No ale no nie mogłam pozwolić. Gdyby to matka twoja widziała. Czy ja? No bo Korani jest jedynaczką, wiesz, no to... No. I do tej wiedźmy i zgraj. Ewel się znowu kręci. Mm.
Ciągnący Ewald. Tańczy breakdance. Dancing Queen. Let's spin dancing round, 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 dance round, round, round. Dancing with Ewald. Dancing Night. Ewald. Trudno to powiedzieć, Dancing Night. No, w każdym razie, no, czy wy może macie jakieś tutaj pytania dodatkowe do Licity? Ja już nie mam. Ja już szykuję podpałkę. Ty już szykujesz podpałkę? Tak, bo jakby możesz sobie rzucić na inteligencję. Na minus 10 chciałem powiedzieć, ale widzę, że... Słuchaj, ona na pewno nie posługuje się tajemnym magicznym przy rzucaniu zaklęć. Wiedźmim jakimś. No. Jakby... Czarną mową. Tak, ona się posługuje czarną mową przy rzucaniu zaklęć. Demonicznym językiem. Świetnie się składa. Ona ma jeden. Bo nie mam to jakaś druhi. Nie, ona jest Asrai. Nie wiem, o czym mówicie. Ja mam Kazalit, proszę mi mówić po ludzku. Ona jest leśną elfą. A nie mroczną elfką. Dobra, mnie to tam. Ciebie to nie wiem. Też jesteś leśnym elfem, wszystkie elfy nasze są. No, a jak tam przyzwie potem 50 demonów, to będzie... O, jednak miałaś rację, Izadoro, no to ona faktycznie. Ma, ona ma tajemny demoniczny, ma naukę magia, ma nawet kuglarstwo, śpiew. Ale raczej matki tutaj korani zabić nie możemy. No właśnie. Dlaczego? Bo nie wypada. Ale to wiedźma. Daj spokój. Jesteśmy w Bretonii, nie w Imperium. Jakbyśmy tam byli, to mogłabyś ci coś mówić, a tutaj to wiesz. A poza tym pomogła nam? Pomogła. Jakby nie była w Imperium, to by nie pomogła. O, co ja bym bez niej zrobiła? Mm. No, czy moja wiedza Imperium nie mówi, że elfy są poza jurysdykcją tej inkwizycji imperialnej? Elfy nie są pod jurysdykcją imperialną. No, tak właśnie myślałem. Ale nie są pod ale są pod jurysdykcją moralną, mój drogi. I mor też nie jest obchodzony. Nie morową, tylko moralną. Moralną? Lilcity, czy mogłabyś spojrzeć na moją ranę? Odejście ci zaklnij, byś miał mutację. No tak, już ci patrzę, proszę bardzo. Cholera jasna. Licitia tam, matko mojej przyjaciółki, proszę bardzo. Zobaczysz, jak będziemy wrócić do Imperium, ale ktoś ci spojrzy normalnie za to. Chwila, to nie jest czarna magia czy tak, coś. Tak, ona cię po prostu, wiesz, opatruje. Przemywa rozcięcie. Myślisz, że dlaczego Pan Zmian się nazywa Pan Zmian, a nie tam wielki, jak on się nazywał, poczekajcie. Zapomniałam słowa. Czy ja ci wyglądam na maga? Czy ja ci wyglądam na maga? Tak łatwo było to zobaczyć. Jakoś to nie wygląda na magię, to co mi teraz zrobiła. A bo ty widzisz magię, faktycznie zapomniałam. No właśnie dlatego mówię, że ja ci nie wyglądam przecież na... Nie jestem magiem i dobrze wiesz, że nic o tym nie wiem. Wrzuć sobie siłę woli, Ju. O nie! Przestań ją chęcić! Nigdy. Bóg se kopiesz. O, weszło. Przynajmniej nie zaczynasz pluć żółcią, prawda? Bo jestem ze potężnym magiem, żeby tak się dawać. Potężną magią. Za jakimś wiedźmy pospolitej, pierwszej, lepszej z lasu. Czekaj, bo jesteś zaraz równy z jakichś 6 kostek, to... Ona ma tyle samo siły woli, co ty. No, ale ja się uczyłam, ona nie, dlatego mi wszystko wchodzi, ale nie. A to się może uczyła, tylko wiesz. Uczyła się bardziej. Tak, czarnej mowy. I to większej ilości zawodów niż ty. No to super, to ja podziwiam, naprawdę. Aczkolwiek trzeba było inne wybrać ścieżkowe, żebym się dowiedział. Ci potem zaklęcie na mutację i co będzie? To ja jej też walnę. Zaklęcie na mutację. Bardzo fajne. Nie, Lilicitia demonów nie przyzywa, ona jest taką warlocką trochę. Iza, mogę się ciebie o coś spytać? Nie. Nie. Flachcianka się odezwała.
Chcesz, żebym coś powiedziała? Pewny epitet? Proszę cię bardzo. Chłop z lasu. Mów se dalej tak. Tylko się uśmiechnąłem pod nosem. Mów sobie dalej. Nic o mnie nie wiesz, a mnie obrażasz. A ty o mnie wiesz, mnie obrażasz. A mnie obrażasz. Ale spokojnie, chłop to wcale... Wiesz, no on jest dla ciebie starszy o jakieś 120 lat. 100 lat. Chyba, że brytoński. No to co? No ja tylko odpowiadam dla Alicji Alkadynie, że dziękuję za pomoc. O, ty zaraz zacznę mówić w językach, których nie znacie przez całą drogę. Ej, przed chwilą mnie wyzywałaś. Co? No to co, bo ja się, kto się czubi, ten się lubi. Mhm. Tak. Magnus, ona tak zawsze? Bo ja naprawdę przebywam już... Staram się tępić te jej zachowanie, ale nie pomaga. Wychowawca. Niestety to nie działa. No niestety to nie działa. Przynajmniej nie wylądowałam w więzieniu. Co po niektórzy tutaj. Cicho, siostro. Nie będę mówić kto. Młodsza. Wszyscy wiedzą doskonale. Bo ci zrobię ogłuszanie. No ja też się mogę. Evans, fight! Stawiam trzy korony na Magnusa. Nie, on nie może się ogłuszyć, ale może zabić. Nie, już mnie kocha. Ale ty byś się nie czuła żadnych względów, jakbyś miała na niego rzucać zaklęcia. Oj, uśpienie to nie zaklęcie, to pomoc naukowa. Tak jak wtedy, jak ten wianek łapałaś, nie? A nie to już byłam nawalona w trupa. Takie nadużywanie magii, to ja nie wiem, powinno być karalne jakieś. Co najmniej. Nie jest nadużywanie, to jest samoobrona, on pierwszy zaczął. Tak, tak. No kto powiedział, że mnie ogłuszy? Chyba nie ja. Dobra, nie zachowujcie się jak dzieci. Właściwie to dla ciebie to... To są dzieci. No, dobra, wiecie co, jest środek nocy, ja jestem zmęczony, ranny po walce i idę spać. No. I Solion kładzie się w niska i... Ewa, chcesz nie spać, tylko konie przywiązuj z powrotem. No ten gór się zdziwi, jak odwiązał konie. Następnym razem będę na pewno czarować te centibory. Zobacz, tu znaczek nie ma Izadory w pobliżu. Aha, a to siedzi marmoli do siebie pod nosem przy mnie. No tak. Ej, słuchajcie, tak przy okazji zapytam, my jesteśmy na żywo cały czas? No, no to ty tak. Powinieneś wiedzieć chyba. No ja chcę, żeby ktoś zobaczył to z zewnątrz. Bo ja cały czas mam informację, że stream jakby idzie, tylko nie widzę u siebie na YouTubach tego. No, już sprawdzam. A wyślij link. A ty nie zasubskrybowałeś? Nie. A ja zasubskrybowało. No już nie podlizuj się. Proszę cię. Co? Chodzę i to powinno być. Chyba nie ma. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Hej. No to trudno. Przynajmniej się nagrywa. Dala ona nie ma. No. Dobra. No szkoda. 3 godziny streama psów w dupę. Ale nie wiadomo, kiedy się włącz. Dobra, no. Trudno się mówi. No, wrzucisz, my potem zrobimy wyświetlenie. A nie widać zapytać. Chcę odświeżać co jakieś 2 minuty. Nie, spokojnie. Co do nauki leczenia, to pomyślimy. Justyna. A jesteś w ogóle już, czy nie macie? Nie wiem, czekaj zaraz. Napisała do mnie. Napisała do mnie minutę temu, że może się od matki nauczyć leczenia. Pomyślimy.
Także tego. Zdecydowanie nie jesteśmy online. A szkoda. Gdzie to będzie? Poczekajcie chwilę, bo Justyna ma problemy z Discordem. Dobra, czekamy, dobra. Zależałaby tego streama. No, próbuję ogarnąć tego streama. Strajma. Strajma. Teraz słychać? Tak, tylko szum. Ale dziwnie. Jakby ktoś eksplodował. Czekajcie chwilę. Ej. Nie pamiętasz, gdzie to było, gdzie był ten klucz streamowania? Gdzie było to ustawienie? Na YouTubach? Na YouTubach akurat nie wiem. Ale teraz przestało, nie? Teraz dobrze? No właśnie nie. Kurwa. Proszę. Proszę bardzo. Idź przynieść słuchawki od telefonu. Halo, halo? Cześć. Słychać. Coś tam. No bo coś. A teraz lepiej? Teraz to jest lepiej, bo nie szumi. No. Kurde, myśl... Dobra. Czekajcie chwilę. Już wołam Justynę. Jesteś. Już jest dobrze. Teraz powinno być dobrze. Wierzę. Już za każdym razem nawet. Dobra. Dziękuję. Polecamy się. Czekajcie.